Dobra. Jesteście z umiarze? Krzysiu pomachał. Machamy. Też machamy, Krzysiu. Możesz sobie wyobrazić, że wszyscy machają. Amelka i Maciej? Jak coś, to jestem daleko od ekranu, więc ledwo widzę, ale widzę, że coś tam się pojawiło. Chyba nawet tak. Dobra, jest Amelia. Maciek dał okejkę. Maciek dał okejkę, dobra. Aha, faktycznie. O, ty Maciek, to masz łeb, naprawdę. Dobra. Okej. No to zaczynamy. To taki krótki chanting zrobię. Cię dolejcie tą herbatę. Znaczy bardziej takiego nadania tonu i wdzięczności. A o czym jest w ogóle właśnie? Namotassa bhagavato arahato sammasambuddhassa, czyli pogłon i jakby wdzięczność dla... no, to też można by całą mowę damy o tym powiedzieć, ale arahato znaczy doskonały, czyli w pełni przebudzony. Bhagavato, czyli tak się mówi, błogosławiony. Samma Sambuddhasa, czyli pierwszy przebudzony, który nauczył Dhammy. Tak, a bo na koniec jest Buddham Dhammam Sangam Namasami, czyli kłaniam się Buddzie, Dhammie i Sandze. Czyli tak naprawdę trzem klejnotą, czyli można powiedzieć trzem najpiękniejszym rzeczą we wszechświecie. Tak mi się wydaje. To jest bardzo podobne do tego chantingu, co jest podobne do Dhammy na przykład. Tak. Bo to jest, znaczy, bo to jest to, no, tylko, a na końcu, jak faktycznie jest Araham Samma Sam Buddha, Buddham Bhagavantam Abhivadaimi, no to jest bardzo podobne, tylko tamto to jest pokłon z typowo trzem klejnotą z trochę większym opisem, a tutaj jest bardziej Buddzie i też trzem klejnotą, więc to jest tak naprawdę dwie wersje tego samego, tak. No, chyba tak, obydwu jest, no myślę, że ta druga jest trochę dłuższa. Dobrze. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddham Dhammam Sangam Namassami. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj sobie pogadać. Powiedzieć mowę Dhammy. Zwłaszcza, że naprawdę dawno nie czułem takiej radości jak w tej chwili. Ponieważ mało jest tak pięknych rzeczy w świecie jak Dhamma. Zarówno pod kątem tego, jak ona działa na nas, jakim jest wyzwoleniem i darem i błogosławieństwem, najpiękniejszą rzeczą, a z drugiej strony po prostu doskonałość filozoficzna Dhammy, jej głębia po prostu i jak wszystko do siebie pasuje, jakie to jest po prostu genialne i jak pięknie koreluje z rzeczywistością, odkrywa najgłębsze jej aspekty i w ogóle, i no niesamowite. I ostatnio miałem bardzo intensywny kontakt z Dhammą, aż można powiedzieć, że na granicy przesady, ponieważ też trzeba mieć umiar, ale no, posłuchałem cały ten Sutta Retreat 50 nagrań Bramaliego, z czego jakieś 10 to były medytacje, czyli 40 to były sutta klasy i mowy Dhammy. Także dość dużo. I jeszcze 7 nagrań Aikemy po 1,5 godziny. Też o mowy Dhammy, także łącznie około 47 mów Dhammy w ostatnim czasie. Plus jakby rozmawiałem też właśnie z tą moją taką Kalyanamitta, czyli Kalyanamitta oznacza duchowy przyjaciel Viveką, prawda, tam z Australii, i też tam dyskutowaliśmy, też pisałem trochę z Bramalim i w ogóle, także wszystko mi się tak pięknie składa. Jest to kontynuacja w dużej mierze oczywiście wszystkiego, co mówiłem do tej pory i zwłaszcza ostatnich warsztatów, w których też nie wiem, czy pamiętacie, że mówiłem właśnie, że Ajahn Brahm, Ajahn Sujato lubią jakby przesadzać i bardzo dużo tam jest też ironii czasami i tak dalej, żeby coś wyjaśnić. Natomiast Brahmali bardziej tak klarownie mówi, tak wyważenie, zbalansowanie i też jakby jego sposób przedstawienia Dhammy
bardzo ze mną rezonuje. Co jest dość częste, prawda, że najwybitniejsi uczniowie jakby dokonują syntezy myśli swojego mistrza, ponieważ no jest to bardzo ciekawa ewolucja, prawda, jak od Ajahn Amuna, potem Ajahn Chah. Wiadomo, ta tajska tradycja bardzo taka no, wschodnia, prawda, gdzie tam jakby warunki też bardziej takie surowe, prawda, prowadziły, że ta dhamma była taka naprawdę, kojarzyła się z taką ascezą, prawda, natomiast później jak to zaczęli przejmować zachodni ludzie, no to my wiadomo, nasza kultura jest bardziej po pierwsze intelektualna, po drugie bardziej taka softowa, wiadomo, że jesteśmy delikatniejsi ogólnie, przyzwyczajeni do lepszych warunków życia i tak dalej. I też bardziej uwrażliwieni też na różne procesy takie społeczne. No i jakby to zaczęło ewoluować i fajnie to jest właśnie, że Ajahn Brahm bardzo jakby przyjął taką... No on jakby bardzo to zmienił, jakby uważam, że największy wpływ miał z tych wszystkich właśnie, że te mniszki zaordynował i tak dalej, że ogólnie bardzo dużo takiego miłości, pokoju i takiej łagodności wprowadził. Ale wiadomo, że jakby był blisko swojego nauczyciela, więc trochę tej jeszcze takiej energii przechodziło, takiej bardziej tajskiej, nazwijmy to. A właśnie Brahmali jako kolejne jeszcze pokolenie, prawda, jakby jeszcze bardziej to softuje i to jest ciekawy proces obserwacji, jakby jak ta kultura buddyjska zaczyna się troszeczkę tak łagodnić w czasie. I jakby ze mną to osobiście mocno rezonuje, ponieważ wiadomo, uważam też za Ajahnem Brahmem właśnie, że ta łagodność i taka troszeczkę kobieca energia w tym jest bardzo potrzebna. Też właśnie ta Jakema, też w ogóle bardzo ciekawe, że ona była mniszką, która była nauczycielką Ajahna Brahma, jedną z... Oprócz Ajahna Chah, ona też go uczyła. I jakby, no też właśnie bardzo kobieca energia, w sensie mówi dużo o miłości, o takiej poddaniu się i tak dalej, więc bardzo to ze mną rezonuje. No i jakby też właśnie ta Viveka też jest kobietą, więc też ta kobieca energia tam jest i jakby... Ona też ma bardzo ciekawe poglądy, jakby takie bardzo buddyjskie w gruncie rzeczy, bardzo suttowe i to wszystko razem do kupy wzięte sprawiło, że jakby znowu mi się trochę pozmieniało tak ogląd tego wszystkiego i czuję, że jest jeszcze bardziej dojrzalszy niż był wcześniej i bardzo chętnie się z tym wszystkim podzielę i jakby będzie się to sprowadzać do kilku takich bardzo fundamentalnych rzeczy. Jedną z nich jest... jakby troszeczkę, co się bardzo zmieniło u mnie, to jest to, że uważam, że powinniśmy jakby używać jakby naszej mocy sprawczej naszego umysłu, czyli sankary jakby w takim dobrą stronę i że uważam, że jest to bardzo buddyjskie i że właśnie powinniśmy wręcz ingerować w pewnym sensie w życie, jeżeli to wypływa właśnie z mądrości. I uważam, że takie podejście Ajahna Brahma, że poddaj się wszystkiemu i tak dalej, to jest pewna idiosynkracja tak zwana, czyli jego taka indywidualna cecha, która niekoniecznie jest uniwersalna. I jakby to jest też ciekawe, żeby uświadamiać sobie, im głębiej w to wchodzimy, że różni nauczyciele mają właśnie, co się nazywa idiosynkracy, czyli takie, to nie jest negatywne określenie, to jest zupełnie neutralne określenie oznaczające, że ktoś ma jakąś unikalną interpretację czegoś. I jakby Ajahn Brahm tak naprawdę ma dość dużo takich unikalnych interpretacji dhammy, ma taki swój własny nurt, tak samo jak wielu innych nauczycieli. Na przykład przykładowo na przykład Tanisaro, który tłumaczy dukkha jako stres, a nie jako cierpienie. To jest typowa idiosynkracja, czyli po prostu jego unikalne podejście do tematu. I tak samo na przykład właśnie takim unikalnym podejściem Ajahna Brahma jest takie bardzo skrajne podejście do odpuszczenia i do poddania się temu, co przychodzi. I na przykład kolejną rzeczą taką unikalną dla Ajahna Brahma jest to, że nikt nie ma tak wysokich wymagań na świecie, żeby określić dany stan umysłu dżaną. Czyli dla Ajahna Brahma dżany to są już takie najwyższe stany świadomości. Nawet pierwsza dżana już jest uber wysokim stanem, gdzie dla większości nauczycieli buddyjskich to, co on nazywał pierwszą dżaną, z reguły już byłoby arupa dżaną, czyli takim stanem niematerialnym, czyli piątą dżaną, prawda? Czyli i to chodzi o to, że po co to wszystko mówię? Po to, żeby sobie uświadomić, że różni nauczyciele, którzy są niesamowici i właśnie te ich unikalne cechy pozwoliły nam
przyswoić tą dammę, zrozumieć inne jej aspekty, jakby stransformować nasze serca i tak dalej. Ale warto wracać do słów Buddy. Jakby zawsze w buddyzmie to Budda jest największym nauczycielem i właśnie czytać sutty, zwłaszcza jak ktoś jest takim freakiem jak ja, że też komparatystycznie próbuje w różnych językach i tak dalej, też z całej strony naukowej, i można docierać do tej esencji. I wtedy w kontekście sutt można interpretować różnych nauczycieli i jakby, to co wszystko się krąży wokół tych sutt, to można wyłuskać jakby tą najczystszą dammę, jakby połączyć to, co Budda mówił, z najpiękniejszymi naukami tych wszystkich nauczycieli i to wszystko wtedy może dać taki jakby coraz doskonalszy obraz tej dammy, którą staramy się odkrywać i jakby praktykować. I właśnie ja też cały czas w tym procesie jestem i właśnie coraz bardziej to wszystko, mam wrażenie, rozumiem i jakby wybieram, jakby łączę to wszystko, co tak, żeby to było w pełni spójne, ale zarazem najbardziej piękne, łagodne i dobre dla wszystkich. I właśnie wydaje mi się, że Ajahn Brahmali jest najbliżej jakby takiego pełnej syntezy, że może on nie ma takiego daru jak Ajahn Brahm, żeby tak pięknie mówić i aż tak jakby tłumy, prawda, zwabiać, że tak powiem, żeby tak pięknie przedstawiać różne tematy. I jakby tutaj uważam, że absolutnie Ajahn Brahm the best of the best. Natomiast co jest piękne u Brahmaliego, to właśnie ta syntetyczność, że on potrafi bardzo to wszystko pogodzić w takim zbalansowanym duchu i to pozwoliło mi też zrozumieć pewne jakby takie rzeczy, które niekoniecznie mi służyły, a które mogłyby być lepiej. I właśnie jedną z tych rzeczy jest właśnie ta moc naszej woli. I jak to się łączy z myślą buddyjską, to właśnie paticca samuppada, czyli zależne powstawanie, czyli jakby cała ta teoria filozoficzna buddyjska, w której jakby pierwszym aspektem w ogóle rzeczywistości jest avidja, czyli ignorancja. I to oznacza to, że według Buddy w ogóle całe istnienie wyłania się z niewiedzy. Czyli powiedzmy, mówiąc najprostszym językiem, jakby nasz umysł nie ma świadomości, że on już jest, że doskonała rzeczywistość już istnieje, że wszystko, czym chcieliśmy być, czym chcemy być, już istnieje i to jest jedyna rzecz, która istnieje, to jest nirwana. Natomiast avidja oznacza, że ten umysł w ignorancji wchodzi w loka, czyli w świat. To, gdzie jesteśmy tutaj, prawda? To wszystko, wszystkie te formy, które to jest loka, to jest świat. I jakby nasz umysł, citta, czy winniana, to są synonimy, włazi w ten świat. Można tak powiedzieć, no nie? I jakby pierwszą siłą w ogóle, która jest we wszechświecie, jest kreacja, sankara. To jest drugi aspekt zależnego powstawania, sankara. Więc to jest w ogóle niesamowite, że absolutnie pierwszą rzeczą, która się wyłania z tego oceanu niewiedzy, jest kreacja. Więc absolutnie fundamentalnym aspektem jest sankara. I potem zauważycie, że ten zależne powstawanie jest jak krąg, krąg samsary. I tak naprawdę to, jakie mamy sankary, to się bierze z końcówki poprzedniego kręgu, którym jest koniec wcielenia, którego karma przechodzi do kolejnego i to nasze jakby uwarunkowania naszego umysłu tworzą sankary. I czyli nasze akty woli zaczynają tworzyć kolejną rzeczywistość po prostu. I sankara wyłania się winniana, czyli jakby już taka świadomość. I to jest bardzo ważne, że ta świadomość może mieć kilka poziomów. Po prostu w zależności od tego, jakie macie akty woli, taką tworzycie świadomość. I na początku każdego wcielenia, co się tworzy jako pierwsze, to jest winniana, czyli jakby poziom świadomości. I właśnie tutaj wchodzi cała ta nauka o sferach egzystencji. Od najniższej, czyli piekielnej, przez pretów, głodnych duchów, zwierzęta, ludzie, dewy, brahmy. Czyli można powiedzieć, mamy te 6 poziomów świadomości. Prawda? I jako, że wszyscy jesteśmy ludźmi tutaj, w pewnym sensie, to znaczy, że w ostatnim wcieleniu mieliście takie sankary, które były na poziomie ludzkim. Czyli mieliście pewnie różne mieszane sankary, czyli pewnie było was jakaś miłość i dobro i tak dalej, ale też jakieś toksyny umysłu i to wszystko razem wzięte dało, że poziom waszej świadomości był na poziomie ludzkim. I następnie z winniany tworzy się namarupa, czyli
formy i umysł. Czyli jakby, zwłaszcza ludzie, co mieli doświadczenia psychodeliczne, łatwo to sobie wyobrazić, że jak macie tą zupę wrażeń, prawda? Zupa form, wszystkie fraktali, geometrii i tak dalej, po prostu macie zupę form, prawda? I w zależności od tego, na jakim poziomie jest wasza świadomość, takie formy się z niej wyłaniają. I te formy przybierają postać rzeczywistości, w której jesteśmy. I akurat w rzeczywistości ludzkiej mamy do czynienia z takimi formami, jakie macie w tym życiu. Czyli załóżmy, widzicie drzewka, widzicie szafę, widzicie podłogę, widzicie na przykład wyobrażenie światła w umyśle, macie werbalizację w umyśle, macie ciało fizyczne i tak dalej. I te wszystkie formy, to jest po prostu formy na poziomie świadomości ludzkiej. Ale zauważcie, każda rzecz wynika z poprzedniej. I jeżeli zmienicie poziom świadomości, to zmieniają się też formy, których doświadczacie. Dlatego jeżeli w medytacji wchodzicie na poziom wyższej świadomości, to ta rzeczywistość zaczyna znikać. Ponieważ na przykład wchodzicie w bardziej świadomość dewy i zaczynacie widzieć rzeczywistość bardziej jako piękną energię, a nie jako już formę materialną, no nie? Więc winiana się zmienia w medytacji. To jest też bardzo ważne, że i w ogóle w naszym życiu. Czasami, jeżeli mamy bardzo zły stan, to jakby wszystko zaczyna się stawać złowrogie, smutne, depresyjne i tak dalej. Jak mamy uniesienie świadomości, wszystko zaczyna się robić piękne, bardziej kolorowe, świetliste i tak dalej. Ponieważ zmienia się ta winiana i wtedy zmienia się też namarupa, formy. I później z namarupy, z tych form, z tej zupy energetycznej, i to się dzieje w momencie przyjmowania kolejnego wcielenia, zaczyna się tworzyć ciało i zmysły. Nie pamiętam już tutaj palickiej nazwy, nieważne. W każdym razie tworzy się sześć zmysłów. Czyli w naszym ciele zaczynają się tworzyć zmysły. I wtedy te zmysły wchodzą w kontakt ze światem, bhassa, kontakt. I czyli jakby ta czysta świadomość, ta zupa form, nagle zaczyna wchodzić w kontakt z czymś zewnętrznym. Tym, co się nazywa loka, czyli świat. I dokładnie w tym momencie to jest teraz. Że przez to, że już uformowały się nasze zmysły, niejako nasza świadomość jest uwięziona w tych zmysłach. Dlaczego to się dzieje? Avidja, ignorancja. Bo nasz umysł wierzy, że tutaj znajdziemy szczęście, więc wchodzi w ten świat. I przez to, że on wchodzi w ten świat, szuka tu tego szczęścia. Bo to jest jego jakby ta pierwsza sankara, która jest pierwotna dla całego stworzenia. Szukajmy szczęścia w loka, w tym świecie, w którym tutaj jesteśmy. Ale Budda odkrył, że właśnie tutaj nie ma tego szczęścia, tylko to szczęście jest w powrocie do tej czystej świadomości bardziej. Dlatego, ale mamy ten kontakt, no nie? I to jest niesamowite, że każdy kontakt, który macie, tworzy vedanę, czyli uczucie. Czyli każdy kontakt oka z wrażeniem wzrokowym, ucha z wrażeniem słuchowym, umysłu z ideą, ciała z dotykiem, każdy zmysł, tam nosa z węchem, bla, 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 w każdym razie każdy kontakt, który macie, może być przyjemny, nieprzyjemny lub neutralny. I tak naprawdę to, co kieruje naszym życiem, fundamentalnie wszystkimi istotami, to jest to, że one w tym kontakcie szukają przyjemnego lub neutralnego kontaktu i unikają nieprzyjemnego. I zauważcie, że dla każdej istoty różne rzeczy są przyjemne lub nieprzyjemne. Na przykład ktoś lubi fiołki, a ktoś nie lubi, no nie? Ktoś lubi zupę pomidorową, a ktoś nie lubi. No nie? Ten sam obiekt, ta sama rupa, ale inna vedana. I większość ludzi, przez to, że mają bardzo zatwardziałą wizję swojego ego, myślą, żeby być szczęśliwym, to muszą wypełnić swoje życie takimi obiektami, które będą dawać im przyjemne uczucie i pozbyć się z życia negatywnych rzeczy. I zauważcie, że to jest to, co robi większość ludzi. I skąd się bierze tak niemądre podejście do życia? Z bardzo toksycznego sposobu myślenia większości ludzi, który polega na tym, że ludzie myślą, że są jakimś stałym ja, które mało się zmienia. Powoli w psychologii zaczynamy coraz bardziej się otwierać na to, że oczywiście możemy zmieniać się. Kiedyś myślano, że tylko dzieci się zmieniają, a potem dorosły to jest całe życie jest taki sam, no nie? Powoli się otwieramy, że dorośli też mogą się zmieniać coraz bardziej, ale w buddyzmie mamy to skrajnie radykalne. Uważamy, że wszyscy mogą zmienić absolutnie wszystko. Nie tylko w poziomie jakby ludzkiej egzystencji, ale mogą zmienić się w inne istoty tak naprawdę jeszcze za życia. Że możemy, może być człowiek, który ma świadomość brahmiczną, czy może być oświecony, czyli jest jakby wyższą istotą, która powiedzmy schodzi do ludzkiego ciała, bo jest w nim uwięziona w tym życiu.
Ale on już nie jest do końca człowiekiem, prawda? I dodatkowo każda myśl, każda emocja, wszystko, absolutnie wszystko można zmienić. Nawet odczucia na poziomie wrażeń. Jeżeli ktoś jest dobrym medytatorem i ma na przykład zimną rękę i może sobie pomyśleć, że chce, żeby jego ręka stała się ciepła, to ona stanie się ciepła. Jeżeli na przykład go coś boli, pomyśli, że chce, żeby tutaj pojawiło się światło błogości, to ono się pojawia. Ponieważ nasz umysł ma taką moc. I absolutnie wszystko jest możliwe. Wszystko można stworzyć, jeżeli macie tą wyższą świadomość. I Budda mówi, nie bądźcie downami, za przeproszeniem, nie idźcie za tym normalnym sposobem życia, putujana. Putujana oznacza nieoświecony, zwykły człowiek, który idzie taką zwykłą drogą, czyli goni za tymi rzeczami, żeby sobie ułożyć życie tak, jak żeby było mu w miarę dobrze i unika tych nieprzyjemności. I ogólnie to słowo putujana jest bardzo ważne. Jakby jego synonimem jest anario, czyli nieszlachetny. I to nie znaczy, że ten ktoś jest jakiś głupi czy zły, tylko że po prostu putujana znaczy zwykły, a ario oznacza szlachetny, czyli najwyższy. I Budda mówi, że każdy z was ma potencjał bycia arią, być szlachetnym, najwyższym, dlatego nie traćcie po prostu swojego życia na życie putujany, na życie normalnej istoty, tylko stawajcie się tą wyższą istotą, czyli nie dążcie do szczęścia poprzez próby ułożenia swojego życia, tylko poprzez transformację swojego umysłu. Bo tam jest kopalnia nieskończonego szczęścia i nieskończonego potencjału. A tutaj w tym świecie, no co wam da, że tam macie tą zupę, czy tam, nie wiem, ładny pokój, to jest tylko tymczasowe. To nie ochroni was przed śmiercią, nie ochroni was przed cierpieniem, nie ochroni was przed rozczarowaniem, przed frustracją, przed kontaktem z nieprzyjemnościami i tak dalej. Ale transformacja waszej świadomości może was bardzo uchronić przed tym wszystkim. I tutaj jest właśnie na tej poziomie, właśnie zwłaszcza na poziomie avidja i na poziomie właśnie, czyli tej niewiedzy, że niewiedza staje się wiedzą, a na poziomie uczuć, zamiast gonić za nimi, to transformujemy swój umysł. Tutaj są te dwa ogniwa, w których zachodzi cała zmiana jakby naszego istnienia. I później, jak żeby już kończyć to zależne powstawanie, z pragnień, czyli to są generalnie pragnienia ludzi. I zauważcie, jakie są pragnienia większości ludzi. No na przykład, co jest pragnieniami ludzi? Bezpieczeństwo, przyjemność, uznanie. To są takie rzeczy, do których można sprawdzić niemalże wszystko, czyli uznanie, żebym czuł się lubiany i kochany. Przyjemność w różnych formach, czy to, nie wiem, seks, jakaś przyjemność w stylu taniec, muzyka, medytacja i tak dalej. I na przykład często właśnie bezpieczeństwo, w które też wchodzi finanse, prawda? Że chcę mieć bezpieczny dom, chcę się odgrodzić od wszystkiego, co negatywne, chcę jeść zdrowe rzeczy, bla, bla, bla. I wokół tego każdy już ma jakieś swoje preferencje, no nie? Na przykład jedni wolą taką przyjemność, inni taką. Inni szukają takich partnerów, inni tacy. Jedni wolą być sami, inni wolą być w związkach, bla, bla, bla. Jedni wolą mieszkać na wsi, inni w mieście. I każdy z nas, dlaczego ktoś chce mieszkać w mieście, ktoś chce mieszkać na wsi? Dlatego, że tam czuje, że jest ta dobra wejdana. Dlaczego ktoś chce mieć taki pokój? Bo jest dobra wejdana. Dlaczego ktoś chce mieć takiego partnera, partnerkę, czy chce być sam? Bo tam jest dobra wejdana. Dlaczego ktoś je takie jedzenie, a nie takie? Bo jest dobra wejdana. Dlaczego ktoś spotyka się z takimi ludźmi? Bo dają mu uczucie uznania, bla, 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 czy uczą go czegoś. Czyli jest cały czas gonienie za tym dobrą wejdaną. I ludzie, żeby mieć pewne rzeczy, to tworzą sobie tak swoje życie, żeby móc tej pozytywnej wejdany doświadczać cały czas. Czyli na przykład ktoś, załóżmy, chce się czuć bezpiecznie cały czas, to próbuje się wybudować czy znaleźć sobie mieszkanie w takim miejscu, w którym będzie cały czas bezpieczny. Ktoś na przykład czerpie przyjemność z medytacji, to będzie starał się mieć takie przestrzeń, w której będzie mógł medytować. Ktoś na przykład szuka przyjemności w seksie, to będzie chciał znaleźć sobie takiego partnera, który będzie mu to dawał i taką przestrzeń, w której będzie mógł to regularnie robić. Ktoś szuka na przykład uznania w awansie w pracy, to będzie próbował awansować w pracy. Ktoś szuka uznania wśród bycia chwalonym przez przyjaciół, to będzie szukał przyjaciół, którzy go chwalą. I tak dalej, i tak dalej. Czyli cały czas będziemy unikać tej nieprzyjemności i dążyć do przyjemności. I przez to, żeby móc pewne rzeczy spełniać regularnie,
jest kolejny aspekt zależnego powstawania, upadana, czyli branie na siebie, podnoszenie rzeczy. I tutaj taking up. I to oznacza nie tylko branie rzeczy jako fizycznych, choć również materialnych, ale też relacji, procesów myślowych, nawet dhammy. Dhammy też bierzemy, bo wierzymy, że ona nam da tą dobrą wejdanę, no nie? To jest niesamowite. I wiadomo, że i to jest w ogóle bardzo takie światowe, bardzo jakby konkretna nauka. Bo zauważcie, że ludzie, którzy mają za dużo tej upadany, za dużo biorą na siebie, to są bardzo nieszczęśliwi ludzie. A ci ludzie, którzy tej upadany mają mało, są z reguły mają przestrzeń na to, żeby się przynajmniej tym cieszyć. Czyli załóżmy, ktoś ma, co jest na przykład upadaną w moim życiu, no to wiadomo, dhamma, medytacja, staram się słuchać mów dhammy, zrastać w dhammie, medytować, spotykać się z Kalyanamitta, sprowadzić te warsztaty. Mam tam jeszcze jakieś niektóre swoje rzeczy, ale ogólnie jest ich dość mało i większość jest jadamiczna, no nie? Ale na przykład weźmy sobie przeciętnego Kowalskiego, którego upadana jest taka, że po pierwsze bierze sobie za żonę, robi sobie dzieci, próbuje awansować w pracy, dodatkowo, nie wiem, ma kilka pasji, które musi realizować, na przykład jeździ na narty, gra w gry i, nie wiem, ogląda seriale i jeszcze do tego musi znajomi i tak dalej, i jeszcze lubi sobie wypić i tak dalej i musi te wszystkie rzeczy, proszę? Kredycik. No i ma to upadane. I w pewnym momencie tego jest tak dużo, że jego świadomość, zauważcie, że każda upadana, którą macie, jest aspektem waszego ego. I ona będzie chciała tego. Czyli na przykład załóżmy, ktoś ma upadane właśnie, załóżmy, dzieci, tam żona, praca, kredyt, bla, bla, bla. I on mówi, no i teraz ta część świadomości mówi, dobra, mam ochotę pobyć ze swoją żoną. Dobra, no to robi to. A mam, muszę się zaopiekować dziećmi, muszę iść do pracy, muszę pojechać na narty. I w pewnym momencie tego jest tak dużo, że te świadomości, które nie mają obiektywnego istnienia, one są po prostu kreacjami umysłu, takim okrągłym stołem wewnętrznym naszej świadomości, one nagle zaczynają się drzeć na siebie. Teraz moja kolej. Spadaj, teraz potrzebuję tego, tamtego. I one zaczynają się kłócić. Dlaczego? Bo ma tyle pragnień w umyśle, że nie jest w stanie ich zrealizować. I on myśli, że te pragnienia dadzą mu szczęście, a doprowadzają do wewnętrznego konfliktu, bo jest ich za dużo. I ktoś, kto to widzi, to widzi halo, halo. I jeżeli ktoś myśli dodatkowo, że to wszystko to jest ja i że to jest niezmienne, no to jest urobiony w dukkha do końca życia praktycznie. A jeżeli ktoś jest mądrym buddystą i ma świadomość, że tak naprawdę te wszystkie głosy, które są moim umyśle, one nie są realne, one są tylko taką podtrzymywaną projekcją umysłu i że one mogą wygasać jak ogniska w czasie, to wtedy mogę wygasić większość z nich i zostawić tylko te, które są naprawdę konieczne. Albo te, które naprawdę chcę, żeby zostały. I wtedy, przez to, że mam przestrzeń na nie, to teraz mam, o, teraz sobie mogę porobić, teraz mam ochotę na to, teraz mam ochotę pomedytować. No to mogę medytować na przykład 5 godzin, mam na to przestrzeń, a potem mam ochotę spotkać się z przyjacielem czy przyjaciółką, no to mogę to zrobić, a potem mam ochotę spotkać się z chłopakiem czy dziewczyną, mogę to zrobić, potem mam ochotę, muszę coś popracować, no to to robię. I na wszystko mam przestrzeń, przez co nie ma tego konfliktu wewnętrznego tak bardzo. A jeżeli jest ten konflikt, to znaczy, że już mam za dużo tej upadany. I to, jakie mamy upadane, jakie rzeczy bierzemy na swoje życie, to tworzy bhava, czyli egzystencję. Czyli to, kim jesteście tak naprawdę, jako wasze ego, to jest właśnie to, co na siebie bierzecie. I zauważcie, że nie ma tutaj, jakie to jest w ogóle głębokie, że nie jesteście jakby sobą, jako ja na przykład nie jestem Piotr Planeta, jakimś stały konstrukt, tylko jestem tymi rzeczami, które biorę na siebie, jestem procesami, którymi wypełniam swoje życie. I suma tych procesów daje moją egzystencję. I ta egzystencja, którą macie teraz, czyli jak wypełniacie swój dzień przez 24/7, to tworzy przyszłe odrodzenie, jati. 11 aspekt właśnie. Kolejne wcielenie będzie kontynuacją tej egzystencji, którą macie teraz. I później... Po odrodzeniu, po kolejnym wcieleniu jest ostatni aspekt zależnego powstawania, czyli dukkha, cierpienie. Ponieważ każde odrodzenie prowadzi do cierpienia. I każde cierpienie potem znowu jest avidja i kółko się kręci w nieskończoność. I to jest te 12 jakby aspektów zależnego powstawania.
I cały czas, zauważcie, wszystko wypływa z sankary, czyli z naszej woli. Z woli wypływa stan świadomości, bo zauważcie, że w tej jakby egzystencji tworzą się cały czas sankary, cały czas tworzycie karmę, robicie pewne rzeczy. Była taka historia, Ajahn Brahm ją opowiadał, że był sobie ziomek, który przeszedł przez jakby hipnozę, w której przypomniał sobie poprzednie wcielenie. I to był ziomek, który był bardzo bogaty, ponieważ pracował jakby w jakiejś firmie, miał firmę, która wykopywała jakieś zasoby, prawda, kopalnie, i był bardzo bogaty, milioner, no nie? I on był strasznie dumny z tego, ale po prostu mam firmę, założyłem, jestem bogaty, napracowałem się uczciwie. Był takim bardzo sumiennym, uczciwym pracownikiem, który doprowadził się do bogactwa, no nie? I po prostu był strasznie dumny z siebie, że to zrobił. Ale w pewnym momencie trafił na takiego kolesia, właśnie Dennis Shepard się nazywa, który robi takie hipnozy tam, on tam jest też w tym Buddhist Society of Western Australia. I cofnął go jakby w tej hipnozie do poprzednich wcieleń. I przypomniał sobie, że w poprzednim wcieleniu był człowiekiem, który był gdzieś tam na kontynentach tutaj i przepłynął do Australii jako totalny biedak i całe życie pracował w tej Australii i wybudował sobie farmę. I w ogóle bardzo jakby się wzbogacił, prawda? I bardzo był zadowolony. I że o, ale wybudowałem farmę, jestem taki, po prostu tak super pracowałem, tak uczciwie i tak dalej, i że miał tą farmę. I no i dobra, czy to prawda, czy nieprawda? I ogólnie poszedł, potem jakby przypomniał sobie mniej więcej, kto był jego żoną i tak dalej. Bardzo sobie to dokładnie poprzypominał i poszedł do takiego archiwum, gdzie był tam spis ludzi, znalazł siebie z poprzedniego wcielenia, pojechał na to miejsce, gdzie niby była ta jego farma, zapytał miejscowych, że faktycznie było coś takiego, poszedł tam i zastał już praktycznie ruinę tego, co zbudował w poprzednim życiu. I wtedy sobie uświadomił, że to wszystko jest prawda, bo oni mówili tak, mieszkał tutaj ktoś taki, była taka i taka jego żona i tak dalej. I zauważył, że to jego życie nie było strasznie podobne do tego, w którym jest teraz. Że po prostu bogacił się całe życie, pracował bardzo sumiennie, rodzina i tak dalej. I zauważył, że to, z czego był tak dumny, po prostu powtarzał totalnie schemat z poprzednich wcieleń. I to pokazuje jakby... Jeżeli mamy jakby taką percepcję, że jest tylko to wcielenie, to wszystko myślimy, ale jestem super. Po prostu robię, to jest wszystko akt mojej wolnej woli. A jak sobie uświadamia ktoś ten schemat, to widzi, że tak naprawdę on jest kontynuacją procesu, który był wcześniej i który był wcześniej, który był wcześniej. I tutaj przechodzimy do kluczowego aspektu tego jakby tej mowy, czyli właśnie do tego, że Budda przez cały po prostu kanon, przez wszystkie jego nauki w kółko przewija się jeden temat. Rebirth, odrodzenie, reinkarnacja. To jest absolutnie fundament wszystkiego. Jeżeli ktoś nie wierzy w reinkarnację, oczywiście ma do tego prawo, ale po prostu buddyzm bez tego nie może istnieć, bo buddyzm nie ma sensu bez reinkarnacji, ponieważ buddyzm jest nauką, która nas uchrania przed reinkarnacją. Bo w ogóle gdyby było tylko jedno życie, to cały buddyzm miałby mały sens. Natomiast właśnie chodzi o to, i to jest w ogóle coś, co chcę wam najbardziej przekazać na tej mowie Dhammy. To jest właśnie to, że są te dwa podstawowe sposoby myślenia o rzeczywistości. Jeden jest taki, że po śmierci jest koniec, po prostu nic nie ma sensu, nihilizm, anihilacjonizm. A drugi, eternalizm, że jest po prostu samsara, która w kółko się kręci. I trzecim poglądem najgłębszym jest buddyzm, który widzi, że jest ten wieczność, ale jest z niej wyjście też. Tak długo, jak będziemy chcieć być w tej wieczności, to ona będzie. I nawet jak już będziemy chcieli wyjść, to niełatwo z niej wyjść, ale da się. I jeżeli ktoś jest na tym pierwszym poziomie, jakby, czyli wierzy, że jest tylko to życie i że po śmierci jest koniec, no to generalnie rozumiem to, że wtedy ta osoba po prostu próbuje się dowiedzieć, czy jest inaczej. I to jest bardzo dobre. Natomiast warto wiedzieć, że nauki buddyjskie są remedium przede wszystkim na ten drugi stan. Czyli na tą świadomość już, że jest to wieczne i jak się z tego wydostać. I po prostu chcę wam poopowiadać trochę o jakby w ogóle najważniejszych rzeczach w życiu, czyli o śmierci i o tym, jak ten proces w ogóle na szerszą skalę. Bo właśnie to, do czego będę was namawiał, tak troszkę, to, żebyście przestali myśleć w sposób właśnie putudżany, w sposób zwykłego człowieka, który myśli tylko o tym życiu,
A patrzcie z lotu ptaka na cały proces, na szerszy proces istnienia, w którym jesteśmy. Bo tylko patrząc na szerszy proces, staniecie się prawdziwymi buddystami, którzy rozumieją głębszą naturę spraw, a nie patrzą tylko na to, co jest teraz. Znaczy, tu i teraz zawsze jest prawda, ale na teraz w sensie tylko na to życie. I to wygląda mniej więcej tak, i to Brahmali też mówił, że kiedy umieracie, musicie zostawić wszystko, co tutaj było. Wszystkie rzeczy, które macie materialne. Wyobraźcie sobie, że wszystko, co macie, musicie to zostawić. Wszystkie relacje, które macie, musicie zostawić. Już nigdy nie spotkacie tej osoby w takiej formie. Swoje ciało musicie zostawić. Wszystko, z czym się identyfikujecie, waszą pracę, waszą urodę, wszystkie dorobek, wasze wszystkie rzeczy, które zrobiliście. Wszystkie wasze dzieła. Być może jeszcze nigdy nie odrodzicie na tej planecie. Całą Ziemię musicie zostawić. I co zostaje? To po prostu ta chmura świadomości, która ma pewne intencje. Dlatego najważniejsze jest to, jaką macie intencję, bo ona idzie dalej. I z tej intencji rozpuścicie się w bezgranicznej energii. Pojawi się to światło jamy, czyli wasze własne światło, które was prowadzi. I wtedy na chwilę dostaniecie taki wgląd. Na chwilę będziecie znać prawdę, że czeka was kolejne wcielenie. I choćbyście prosili wszystkich bogów, ojeju, niestety bogowie wam nie pomogą, ponieważ tak nie działa wszechświat. Możecie prosić sobie bogów, błagać ich na kolanach, żebyście nie weszli w kolejne wcielenie, ale jeżeli nie zrozumiecie, nie będziecie oświeceni, po prostu ten proces działa automatycznie. To jest tak, jak jest sobie jakaś maszyna w fabryce i ona po prostu robi kolejny etap, kolejny teraz to. Tak samo ten proces duchowy działa. Nie ma zmiłuj, nie ma litości. Karma nie ma litości. Po prostu jaką masz karmę, jaką masz intencję, wtedy ta intencja daje ogólny zlep. Wszystkie wasze intencje, które macie, się sumują. Wrzuca was jakby maszyna do tego poziomu winniany, jaki macie. Czyli zauważcie, że człowiek, który całe życie tylko bił innych, nienawidził, gardził, jakby całe życie był złym człowiekiem, ma piekielną jakby świadomość, to te intencje prowadzą do piekielnej winniany. Piekielna winniana odradza go w piekle, no nie? Ktoś całe życie był bardzo chciwy i tak dalej. Cały czas tylko gdzie tutaj się dorobić, jak tutaj swoje wszystkie te pragnienia zaspokajać, tylko tym myślał, no to ma świadomość głodnego ducha, no i się odrodzi w takiej koszmarnej rzeczywistości duchów. Ktoś miał takie już trochę bardziej, mimo wszystko pragnieniowe, takie podejście rywalizacji lękowej i tak dalej, no to idzie do sfery zwierząt. Ktoś już miał jakieś wyższe aspiracje, w jakimś sensie takie mieszane, no to sfera ludzi. Ktoś był już bardzo dobrą istotą, taką z wyższą świadomością, bardzo wrażliwy, bardzo dobry człowiek, no to masz szansę na dewiczne wcielenie. A jak ktoś był niemalże doskonały, no to będzie brahmą, no nie? Czyli brahmiczna świadomość. I tak, jakie macie tą intencję, to wrzuca was do tej sfery egzystencji, z niej się wyłania namarupa, te formy się pojawią i wtedy, jeżeli przyjmujecie postać zwierzęta albo człowieka, macie świadomość, to będziecie po prostu... Doświadczycie, najprawdopodobniej mi się wydaje, że tak jest, tej ekstazy waszych rodziców i wchodzicie w kanał rodny i po prostu już formuje się wasze ciało i już jesteście znowu w kolejnym ciele, w kolejnym więzieniu. Znowu musicie dorastać tam, znowu będziecie przechodzić przez traumy narodzin, znowu będziecie przechodzić przez warunkowanie, przez szkołę, przez posiadanie rodziców, jakich możecie posiadać, przez wszystkie rozczarowania, frustracje i nie minie was to. Ponieważ jeżeli jest narodzenie, jest cierpienie. Jedyną wersją, żeby przestać to robić, jest droga Buddy. I wtedy Budda, kiedy umiera, to on wie, że wszystko jest anicca dukkhanatta i wszystkie formy, które mu się jawią, on nie bierze ich. On po prostu odpuszcza i pozwala się rozpuszczać głębiej, głębiej, głębiej. I kiedy jest odpuszczenie i rozpuszczenie i nie ma jakby woli, dlatego wygaszenie woli jest nirwaną, to wtedy brak woli sprawia, że skoro nie ma intencji, to nie może was przyczepić do żadnego z tych sześciu. I wtedy cały proces się rozpada i wtedy jest pali nirwana, czyli ostateczne wyzwolenie, bo cała samsara się rozpuszcza, bo ona jest podtrzymywana aktem woli, sankara. Jeżeli nie ma aktów woli, to wtedy koniec samsary.
Po prostu. Dlatego archaci nie mają woli, prawda? Archaci, czyli najwyżej oświecone istoty. I oczywiście, żeby stać się archatem, to powoli na początku trzeba tworzyć dobrą wolę. A dopiero jak jesteście oświeceni, to zaczynacie wygaszać ją całkowicie. Po wejściu w strumień i tak dalej, żeby stać się archatem, no nie? Okej. Okay. Dość szybko mówię, ale to jest tak fascynujące, że ciężko się zwolnić. No, i jakby co jest naprawdę istotne tutaj, to zauważcie, co tak naprawdę ma sens w naszym życiu. To nie jest wasze ciało, to nie są wasi znajomi, to nie jest wasze ego, to nie jest wasz status, to nie jest miejsce, w którym jesteście, to nie są wasze przedmioty. To wszystko jest totalnie anicca, to absolutnie przeminie. Co jest naprawdę istotne, to są wasze sankary, wasze intencje. Co wypływa z waszego serca w każdej chwili. Dlatego nie jest ważne gdzie, tak bardzo, gdzie jesteście, tylko co wprowadzacie w to. Dlatego tak powtarzam w tej medytacji, że nic nie ma do osiągnięcia. Bo w tym świecie wszystko i tak przemija. Jedyne, co jest do zmienienia, to jest wasz umysł. I dlatego nie jest tak ważne, czy zjem to, czy tamto. Tylko czuję na przykład się okej, że nie czuję awersji do tego. Nie jest tak istotne, czy spotkam się w życiu z tą osobą, czy z tą, tylko czy to doprowadzi do tego, czy mam więcej miłości w sercu, czy czuję się dobrze. Nie ma znaczenia, czy będę robił to, czy tamto, czy wybuduję tą farmę, czy nie wiem, czy zrobię ten utwór, czy tamto, tylko jaka świadomość za tym idzie. Co za tym wszystkim stoi? Panpsychizm. Jakie stany umysłu stoją za tym, co robimy? Jeżeli wszystko robicie z dobrym stanem umysłu, z miłością, to nie ma opcji, żebyście mieli złe wcielenie. I to jest to, co jest tak naprawdę ważne, bo to, co tutaj doświadczamy w życiu, to jest tylko taki przedsmak. Naprawdę hardcore zaczyna się po śmierci, kiedy trzeba przyjmować kolejne wcielenie. Wtedy jest strach i zgrzytanie zębów, bo wtedy po prostu trzeba już to mieć ugruntowane za życia. Jeżeli ktoś nie ma tego ogarnięte za życia, to wtedy już po prostu go to wciągnie automatycznie. I to jest właśnie esencja buddyzmu, że nie mamy naiwnej wiary w Boga, który nam nie pomoże, ponieważ Bóg nie działa w ten sposób. Nawet jeżeli nazwijmy ten proces Bogiem, to Bóg nie działa tak, że o, kochanie, szczególnie, że całe życie grzeszyłeś, ale będzie dobrze, no nie? Tylko to działa automatycznie, karmicznie. Jaką masz intencję, to stworzysz. Bo w ogóle to wraca do fundamentalnego aspektu filozoficznego, że wszystko jest wytworem naszego umysłu. Więc jeżeli nauczymy naszego umysłu w miłości, to kolejny świat, który wytworzy, będzie światem miłości. Jeżeli nauczycie waszego umysłu nienawiści, to kolejny świat, który stworzycie dla siebie, będzie światem nienawiści. Bo wszystko jest ciągle wytworem tej świadomości. Dlatego, jeżeli teraz jesteście na tej drodze miłości, spokoju, mądrości i tak dalej, to już jest wszystko okej. Okay. Tak naprawdę już ten właściwy pogląd jest w was, samadhi, pierwszy aspekt szlachetnej ścieżki. I dalej już po prostu automatycznie robicie to, co dobre. Ale jeżeli macie teraz poczucie, że o kurde, jednak dużo we mnie jest tych takich negatywnych rzeczy. Moje życie wcale nie wygląda tak jak życie Arii, a tylko bardzo jakby tak światowo i wciągam się w te wszystkie procesy. To wtedy po prostu właśnie trzeba się zastanowić nad swoim życiem. I zacząć myśleć w sposób buddyjski. Jeżeli zaczniecie myśleć o życiu w sposób buddyjski, to nie ma opcji, żeby ta zmiana nie zaszła. Bo to, dlaczego ludzie idą za cierpieniem, to tylko dlatego, że nie wiedzą, gdzie jest szczęście. Bo każdy idzie za szczęściem, tylko różni myślą ludzie, że szczęście jest tam, gdzie go nie ma. Więc po prostu właśnie o to chodzi w takich warsztatach też i właśnie w ogóle w praktyce buddyjskiej, nie tylko o medytację, ale właśnie też o w kółko przypominanie sobie tych prawd, dhammy, czyli właśnie tego szerszego zakresu spraw i zwłaszcza odrodzenia. Bo to jest najważniejsze, gdzie wasza świadomość się plasuje, bo to jest jedyna rzecz, która tak naprawdę ma znaczenie w życiu. To jest stan waszej świadomości. Jest jeszcze oczywiście siódmy stan nadbrahmiczny, który jest oświeceniem buddyjskim, który właśnie rozwala cały ten system, wolność na zawsze. Ale nawet jeżeli nie osiągniecie oświecenia, to fajnie byłoby, żebyście byli przynajmniej człowiekiem w przyszłym wcieleniu. I to dobrym człowiekiem, który będzie w miarę miał okej życie, no nie? I zauważcie, wyobraźcie sobie, że zaczynacie myśleć w taki sposób na co dzień.
I tutaj objawia się kolejny aspekt Dhammy, czyli to, że ludzie są szaleni. Ponieważ my żyjemy w szalonym świecie, gdzie ludzie myślą tylko o takich najbardziej przyziemnych rzeczach. Myślą na przykład o tym, że mam taki fotel i jeżeli usiądziesz na tym fotelu i mi go ubrudzisz, to będzie bardzo źle, bo ten fotel jest taki ważny, zapłaciłem za niego 3000 zł, jest z prawdziwej skóry i tak dalej. Jak zniszczysz mi ten fotel, to cię znienawidzę. I rozumiecie vibe, no nie? Że ludzie, albo samochód, no nie? Czy dom, czy cokolwiek. I ludzie... Tak, tak. No tak, dokładnie, tylko zauważmy, że to jest tylko jakby wytwór umysłu, który jest tymczasowy, który i tak przeminie. I jakby to też otwiera jakby kolejną rzecz, o której chciałem powiedzieć, zatem to zaraz rozwinę, ale jakby ja uważam, że są trzy sposoby w ogóle percepcji rzeczywistości, takie fundamentalne. Oczywiście każdy będzie mieć wiele podgrup, ale trzy główne. Najbardziej prymitywna jest taka, że życie jest po to, żeby stworzyć w tej rzeczywistości materialnej pewien dobry świat. Czyli że właśnie zwracanie uwagi na takie rzeczy, jak wygląda mój dom, jak wygląda moje ciało, kim, jakby ważne, żeby było posprzątane, jak ludzie przyjdą, żebym miał dobry makijaż, żebym się uczesał i tak dalej. Bo to jest to, jak ja wyglądam, jak wygląda moja rzeczywistość materialna, to jest najważniejsze. I żyję po to, żeby ułożyć tę materię, prawda? Że ja mam taki fajny pokój, mam dobry komputer i tak dalej, ale jestem super, bo ja mam lepszy od ciebie i jestem piękniejszy i w ogóle jeszcze się upiększam i tak dalej. I to jest taki najbardziej fizyczny sposób istnienia. Drugi sposób istnienia, dla których wielu ludzi to jest wow, ale jestem uduchowiony i tak dalej. I to jest naprawdę spoko. Ten drugi sposób istnienia jest naprawdę bardzo mądry. To jest, że nie żyję po to, żeby mieć jakieś rzeczy, czy jakoś wyglądać, tylko żyje po to, żeby doświadczać, żeby mieć dobre doświadczenia. I to większość takich hipisów, ludzi New Age i tak dalej, to jest ten klimat, no nie, że jestem po to, żeby doświadczać fajnych rzeczy, no nie? I zauważcie, że jeżeli na przykład tutaj ktoś przychodzi na takie warsztaty w poziomie tej drugiej świadomości, to zamiast patrzeć na to, czy nie wiem, o Jezu, straszny ręcznik wisi na drzwiach, nie, te warsztaty są skończone. Jak, w ogóle, jak ten ham może nie schować ręcznika? Wiesz, to jest skandal, no nie? Tak, to jest dobrze, tak, tak. I chodzi o to właśnie, że są ludzie, którzy zwracają uwagę na takie rzeczy i zobaczcie, co ci ludzie mają w głowach w ogóle. To jest crazy. To jest potem, dobra? I, ale jest ta osoba, która zwraca uwagę na doświadczenie. Czyli jestem tu po to, żeby dać doświadczenie. I to jest bardzo dobry styl życia. Ale można też być niewolnikiem tego. Ponieważ jeżeli już zaczynam żyć tylko dla doświadczenia, no to będę tworzył sankary, które prowadzą do kolejnego wcielenia, do dalszego doświadczenia. A doświadczenia będą zawsze różne. A trzeci poziom świadomości to jest taki, że właśnie buddyjski, w którym ktoś ma świadomość, że nawet to doświadczenie nie jest nim. I że to doświadczenie jest kolejnym jakby wytworem umysłu i że on dąży do odklejenia się nawet od doświadczenia. I że doświadcza już tylko po to, żeby skończyć doświadczać i osiągnąć nirwanę, żeby już być najlepszym doświadczeniem. I wtedy, jak ktoś ma ten trzeci poziom, to wszystko, co robi, już robi po to, żeby było dobrze, żeby była miłość, mądrość, spokój i żeby dążyć do oświecenia. I to jest nadal korzysta z tego drugiego poziomu, bo chce doświadczać, ale już nie po to, żeby naiwnie w nieskończoność doświadczać, tylko żeby kończyć doświadczać. I właśnie to jest najważniejsze w tym wszystkim. Dwie najważniejsze rzeczy. Odrodzenie, reinkarnacja i właśnie droga do nirwany, a nie do samsary. Jeżeli ktoś to ma, to już można powiedzieć, że ten pierwszy aspekt ścieżki ma bardzo zaawansowany. Czyli, że już ma właściwy pogląd. Jeżeli ktoś żyje po to, żeby osiągnąć nirwanę, to jest jego najwyższa intencja w życiu, to właśnie już jest ten właściwy pogląd. Jeżeli ktoś ma taki pogląd i zaczyna myśleć o swoim życiu, co mogę zrobić, żeby osiągnąć nirwanę, żeby zakończyć cierpienie samsaryczne, to wtedy taka osoba już zaczyna myśleć w sposób buddyjski. A jeżeli ja myślę, jak tutaj tylko sobie więcej samsary, to jeszcze nie mam tego właściwego poglądu. W perspektywie buddyjskiej, no nie? Więc
Warto sobie zadawać w kółko to pytanie. Co mogę zrobić, żeby osiągnąć nirwanę? I to jest taka najgłębsza aspiracja, którą powinniśmy mieć. Jeżeli to mamy, jeżeli naprawdę my jesteście ugruntowani w tym, że chcę osiągnąć nirwanę, to wtedy wszystko, co będziecie robić w życiu, będzie dążyć do tego. Powoli. Nie z dnia na dzień, ale powolutku. I nadal będziecie mogli się cieszyć życiem, ale już się cieszycie życie nie po to, żeby je przedłużać, tylko po to, żeby je zrealizować w pełni, w najwyższym stanie. I to bardzo dużo zmienia. Ponieważ na przykład i teraz tak może troszeczkę o sobie powiem, żeby na przykładzie siebie powiedzieć, jak to działa w praktyce. No więc, na przykład właśnie jak już zacząłem jakby dążyć do nirwany, no to wiadomo, żeby to zrobić, to musiałem dużo kontemplować dukkha. I to było może momentami nieprzyjemne, ale musiał nastąpić ten moment przejścia, że naprawdę nie chcę już żyć w samsarze, chcę osiągnąć nirwanę. I wtedy, jak już to mam, to mogę zacząć kochać. Ale już nie kochać dlatego, że kocham cierpienie i kocham życie w całym jego cierpieniu, tylko kocham właśnie tą dammę, która wyprowadza. I kocham jakby dlatego, żeby osiągnąć nirwanę. Ponieważ dżana, czyli stan medytacyjny, który umożliwia oświecenie, jest osiągany przez miłość i spokój i dobroć i tak dalej. I jakby to nie znaczy, że jest dukha, więc wszystko jest beznadziejna wersja i tak dalej, tylko kocham, ale nie po to, że kocham ten dualizm, tylko kocham po to, żeby z niego wyjść i stać się tym najwyższym. I to, że herbata, którą mogę sobie wypić, mogę z miłością wziąć ten łyk herbaty. I to nie dlatego, że nie mam świadomości, że ostatecznie ta herbata jest dukha, bo jest. Z porównaniem do nirwany to jest dukha. Ale ja i tak do czasu nirwany muszę tu być. Ale ja już dążę do nirwany, a nie dążę do unicestwienia czy do eternalnej samsary. I to zmienia absolutnie wszystko. I trzeba być naprawdę szczerym ze sobą. Czy działania, które podejmują, są nakierowane na nirwany, czy nie? Bo są oszuści tacy, którzy mówią, że dążą do nirwany, a tak naprawdę są totalnie samsaryczni. Którzy na przykład totalnie właśnie to upadana, biorą wszystkie zmysłowe przyjemności na siebie i mówią sobie, ale ja się do nich nie przywiązuję, więc dążę do nirwany. Tylko, że ich bhava jest pełna tych rzeczy zmysłowych, więc w kolejnym życiu będą mieć kolejne zmysłowe życie, więc to w ogóle nie jest droga do nirwany. Ale na przykład właśnie uważam, że to, co ja robię, pomimo, że dążę do nirwany, ponieważ chcę zostać mnichem i powoli redukuję swoje pragnienia zmysłowe, ale nadal z niektórych korzystam. Dlaczego? Ponieważ ich niekorzystanie prowadziłoby do większej awersji i niechęci, niż mam po prostu, że jest to akt miłości do siebie, że daję sobie pewne przyjemności, które jeszcze są mi potrzebne, ale już nie z intencją, żeby było ich więcej, tylko właśnie po to, żeby było ich coraz mniej. Czyli na przykład chociażby muzyka, no nie? Że można nadal na przykład bardzo kocham słuchać muzykę i ciężko by mi było teraz, póki nie jestem mnichem, żyć bez muzyki. To na przykład pozwalam sobie słuchać spokojniejszej muzyki i na przykład nie słuchać jej tak dużo, tylko bardziej się cieszyć tym, kiedy już jej słucham. I na przykład i słucham jej nie z taką świadomością, że muszę jej słuchać do końca życia, tylko wiem, że kiedyś przestanę jej słuchać jako mnich, to teraz mogę jeszcze się nią cieszyć i się od niej uczyć i się nią uspokajać i tak dalej. Czyli ostatecznie intencją słuchania tej muzyki jest to, żeby na przykład poczuć się dobrze, albo żeby się zrelaksować, żeby na przykład jakieś chore myśli sobie odgonić i tak dalej, taką spokojną muzyczką i tak dalej, więc to ma dobrą jakby intencję. Tak samo, załóżmy, mógłbym medytować cały czas, ale załóżmy, czuję się samotny i mam potrzebę się z kimś spotkać, to mogę po prostu się z kimś spotkać. Dlaczego? Bo może coś dobrego wyjdzie z tego spotkania, plus zaspokajam swoją potrzebę obecności i jeszcze czyjąś potrzebę, prawda? I nawet w związkach takich partnerskich, związkach normalnych, no nie? Jeżeli mam taką potrzebę, to mogę to zrobić i wtedy mój poziom jakby anxiety spada, ale nie robię tego po to, żeby się uwiązać do tej osoby i żeby po prostu o, już na całe życie i do końca i po śmierci inkarnujmy się razem i gdzie indziej, tylko ze świadomością, że to jest na chwilę, żeby po prostu osłabić dukha, zwiększyć szczęście
i się oduzależniać od tego. I paradoksalnie uważam właśnie, że w zależności od tego, jaką idziecie drogą, różne są strategie jakby odplątywania się z tych swoich upadań. Bo ostatecznie intencja musi być, żeby było tego coraz mniej. Jeżeli ktoś ma intencję, żeby było więcej, no to nie idzie do nirwany, tylko tworzy tą samsaryczną egzystencję. Ale w jaki sposób? No i właśnie są przede wszystkim dwie drogi. Świecka i klasztorna. Wiadomo, że jeżeli ktoś jest mnichem czy mniszką, czy wyrzeczeńcem totalnym, gdzie mieszka na końcu świata sam i tak dalej, no to jakby wtedy wygaszanie pełne jest najlepszą drogą. Czyli, że już po prostu zapomina o wszystkich przyjemnościach świata i dąży tylko do przyjemności duchowej. A jeżeli ktoś idzie takim światowym życiem, to umiar. Umiar i po prostu takie zadawanie sobie pytania, co naprawdę potrzebuję i co naprawdę jest dla mnie ważne i rozwijające i piękne, a co jest tylko takim czymś, co mnie ściąga w dół. Jeżeli są przyjemności zmysłowe, które ciągną mnie do góry, bo są takie, prawda? Na przykład dobry film, piękna muzyka, dobra relacja i tak dalej, pójście do lasu. Są rzeczy, które sprawiają, że czuję się po nich lepiej, że coś złego odchodzi, coś dobrego przychodzi. To wtedy warto za tym iść. I właśnie tutaj to jest też piękno buddyzmu, że buddyzm jest bardzo akceptujący do zmysłowości, co też sutta klasie sobie ten, tylko on mówi, że to nie jest najwyższa rzecz we wszechświecie. Że jeżeli chcecie być naprawdę szczęśliwi, to powoli już aspirujcie do wyższych przyjemności, coraz bardziej medytacyjnych, ale nie róbcie tego z dnia na dzień, tylko stopniowo przechodźcie na nie. Także to jest jak waga, że jeżeli ktoś ma 100% zmysłowości, 0% duchowości, to powoli, powoli zaczyna przeważać szale miesiąc za miesiącem, rok za rokiem, dekada za dekadą, aż może kiedyś dojdzie do 100% tam, które oczywiście się wyraża w pełnym oświeceniu, w byciu mnichem i tak dalej. Ale nawet jeżeli mieliście na przykład 95% tu, 5% tu, a teraz już macie 30-70, to już jest mega. I każdy 1%, każdy 5%, 10% to jest wielki postęp. I właśnie buddyzmie chodzi o to, żeby po miesiącach lub latach patrzeć na progres, bo nigdy progres nie zachodzi z dnia na dzień. I przypomnijcie sobie na przykład, jak było wasze życie, zanim poznaliście w ogóle Dhammę. Jak wtedy byliście na tej wadze, a gdzie jesteście teraz? Możecie sobie przypomnieć, jakie mieliście aspiracje, zanim poznaliście Dhammę, jakie mieliście marzenia, jakie była właśnie wasza bhava, z czym wypełnialiście wasze życie, a jak się to zmieniło pod wpływem praktyki. I nawet jeżeli jest tak, że nie macie tak, że już spędzacie tylko czas na medytacji, mowach Dhammy i spotkania z Kalyana Mitta i tak dalej, tylko gdzieś tam jest ta światowość, to nawet jeżeli jest ten progres trochę, to jest super. I właśnie w buddyzmie to też jest ten aspekt współczucia. Zamiast się katować za to, bo jestem takim grzesznikiem, bo nie jestem doskonały, to właśnie cieszmy się z tego, że jest ten postęp, że coraz bardziej się otwieram na tego ducha. I jestem pewien, że każdy z was ma ten progres. I to właśnie na to trzeba zwracać uwagę. To jest znowu kierunkowanie, tak jak medytacji, umysłu na to, co przyjemne. I wtedy to uświadomienie sobie tego, że jestem przecież coraz bardziej na tej drodze, sprawia, że jeszcze lepiej się czuję i jeszcze bardziej chcę za tym iść. I to właśnie ta pozytywna motywacja powinna nas prowadzić ku temu, co przyjemne, piękne i dobre. Także i wtedy jest tak, że jeżeli będziecie czuć tą wejdanę, czyli to uczucie w sercu, to wtedy zaczniecie zauważać, że pewne rzeczy dają wam większą przyjemność, a inne mniejszą. I po prostu naturalnie będziecie chcieli dążyć do tego, co daje największą przyjemność. I zapewniam was, że po jakimś czasie, po miesiącach lub po latach, wszyscy dojdziecie do tego, że nie ma większej przyjemności niż medytacja. I wtedy wszystkie rzeczy powoli, nadal będziecie chcieć je robić, ale powoli zacznie tam to coraz bardziej wypełniać. I to jest naturalny proces, bo po prostu to jest natura rzeczywistości, że światy brahmiczne są najbardziej przyjemne, a one są czysto medytacyjne.
Po prostu nie ma w życiu większej przyjemności od medytacji głębokiej. I to zaczniecie coraz bardziej zauważać. I medytacja umożliwi wam też coraz bardziej czucie tych wszystkich uczuć, które macie w różnych miejscach. I teraz wrócę też do czegoś, co zacząłem, co jest mega ważne, że świat jest szalony. Ponieważ świat wyznaje błędne wartości ogólnie rzecz biorąc, w większości. Ludzie gonią, szukają szczęścia nie tam, gdzie trzeba. Zatracają się w chciwości. Poprzez swoją chciwość krzywdzą innych. Niszczą planetę, wyzyskują. Nawet swoich najbliższych krzywdzą. Są bardzo nieprzyjemni w obyciu często i tak dalej. Mają obsesję na punkcie jakiejś zupełnie nieistotnej rzeczy. I sęk w tym, że większość ludzi na świecie jest szalona, moim zdaniem. W sensie szalona w buddyjskim sensie, że nie widzi prawdy, nie widzi, gdzie jest prawdziwe szczęście, tylko gonią za tymi swoimi obsesjami, za tym swoim ego i tak dalej. I to jest bardzo silna siła, która nas wciąga. Że my sobie myślimy, że skoro wszyscy tak są, to może ze mną coś jest nie tak, skoro ja tak nie myślę. I że ja powinienem się dostosować do nich. Ale właśnie moim zdaniem, jakby dostosowywać się do tego szaleństwa, to jest po prostu zatracić swoją duszę. Ponieważ wtedy sprowadzacie swoją świadomość do tego niskiego poziomu, na którym jest większość ludzi. Czyli do poziomu chciwości. Bo ogólnie żyjemy w świecie chciwości przede wszystkim. Totalnej materializmu, konsumpcjonizmu, coraz więcej i więcej wszystkiego. I właśnie takiego wsadzania sobie na ramiona i na głowę tyle, że potem nie da się tego udźwignąć. I to jest problem większości ludzi w świecie. I właśnie chodzi o to, żebyście przestali się identyfikować z każdą częścią was, która jest podobna do większości świata i stwierdzić, że to nie jest ja. To jest tylko program, który został mi zaszczepiony, który mogę wygasić, po prostu nie karmiąc go dalej. To jest jak ognisko, które płonie, ale jeżeli przestanę dokładać do niego, przestanę się z nim identyfikować, to ono kiedyś zgaśnie. A macie nowe ognisko, które się dopiero tli i rozpala coraz bardziej, to jest ognisko Dhammy. I że się identyfikujecie coraz bardziej z tą częścią was, która ma tą głębszą świadomość. I która nie idzie do tych niższych sfer, tylko która chce wzrastać w intencji i w wypełnieniu swojego życia dobrem. I kiedy w waszym życiu pojawi się zwątpienie, że może powinienem, nie wiem, znowu pójść do kolejnej korporacji, dać się wycisnąć jak cytrynkę, założyć, zrobić po prostu wszystko tak żyć, jak większość ludzi chce, żebyśmy żyli, to żyć czyimś marzeniem, a nie swoim, to wtedy właśnie przypominajcie sobie w kółko ten bardzo prosty schemat z lotu ptaka, całej samsary i tego, co jest najważniejsze w życiu, gdzie jest poziom waszej świadomości i po prostu idźcie za głosem serca. Gdzie mogę sprawić, żebym był szczęśliwszy, żebym miał więcej spokoju, żebym wzrastał w stanie świadomości, żebym coraz więcej piękna dostrzegał spokoju i tak dalej. I chociaż na początku, zwłaszcza jeżeli jesteście uwarunkowani, uwikłani w te takie światowe rzeczy, co jest trudnym uwarunkowaniem, i oni bardzo często będą chcieli was krytykować i ściągać w dół. To jest dokładnie tak samo jak z alkoholem, że jeżeli na przykład ktoś pije alkohol i jest w środowiskach, które piją i przestaje pić, to sobie myślą, ale jesteś słaby, odchodzisz i tak dalej, ale się sławiak. No nie? Tak samo było jak Budda pracował z ascetami tam tymi skrajnymi i niszczył swoje ciało i tak dalej. Jak odszedł, stwierdził, że to do niczego nie prowadzi, to mówili, ale jesteś słaby, poddajesz się. I to jest po prostu schemat życia, że zawsze te niższe sfery, jak od nich odchodzimy, to mówią, ale jesteś słaby, jesteś beznadziejny i tak dalej. Zwariował, odleciał i tak dalej. Ale wtedy trzeba pamiętać, że to oni są w pewnym sensie chorzy. Chorzy duchowo na chciwość, materializm i tak dalej. A że właśnie wy ozdrawiacie. I z ulgą mówicie, dobrze, możecie sobie myśleć, co chcecie. To są wasze myśli, wasz świat, ale ja w to nie wchodzę i ja tworzę nowy świat. I kiedy wy stworzycie nowy świat, to po pierwsze, wasza energia będzie szła w miłość i rosnąć, bo wasza energia jest piękna wszystkich i będziecie sprawiać, że wasze dobro zacznie kwitnąć w tym świecie. Plus tamci ludzie, którzy poczują się jakby opuszczeni, oni możecie ich zainspirować, tak naprawdę dajecie im największy dar, bo oni mogą zobaczyć, że halo, halo, ten ziutek, co był, czy ziutkowa, co była taka sama, czy taki sam jak ja, nagle jest szczęśliwy. Przecież mogę zrobić tak samo. I może się was zapytać, słuchaj, co zrobiłeś, że masz taki uśmiech na twarzy? No to medytacja, dhamma, myślenie takie właśnie mądre i tak dalej. I powoli, i wtedy ta osoba może się otworzyć. I tak naprawdę nie pomożecie komuś, jeżeli sami toniecie. Dopiero kiedy wyjdziecie na łódkę, to sami możecie podać rękę.
Dlatego miłość siebie, wyjście na tą łódkę jest fundamentalne. I ci, co już są na łódce, na statku dużym, to mogą te łódki potem tego i potem ten statek może dobić do brzegu, no nie? Na przykład tym brzegiem jest Nirwana, tym wielkim statkiem jest Ajahn Brahm. Na przykład tą łódką, załóżmy, jestem ja tutaj. Ktoś z was może być tym, co tam jeszcze sobie pływa. I ja mówię, tutaj, chodź tutaj na łódkę. Potem łódka idzie do Ajahn Brahma i Ajahn Brahm zanosi nas do Nirwany, do brzegu, no nie? Czyli jakby to jest taki sposób ratowania się, no nie? I jakby zauważcie, że te wyższe stany świadomości nas wciągają też. I te niższe. I wszyscy chcą nas wciągnąć, tylko że ci chcą nas wciągnąć z chciwości. I że nie będziesz lepszy ode mnie, chodź tu. A tamci z wyższych stanów chcą nas wciągnąć z miłości. Chodźcie tutaj, będzie wam lepiej, no nie? I faktycznie jest taki sposób jakby tych energii, które się trochę wyrywają sobie nawzajem w świecie. Jest ten taki konflikt dobra ze złem, tylko jest zupełnie inna metoda. Właśnie miłość poprzez akceptację i dobroć próbuje zobaczyć, że też możesz się tym stać, a tamci próbują na siłę nas ściągać. I ogólnie na skalę globalną te wszystkie właśnie kapitalistyczne, konsumpcjonistyczne rzeczy, reklamy, media społecznościowe, korporacje, polityka i tak dalej, to są właśnie te siły ciemności, które tak na siłę chcą nas ściągnąć w dół. No nie? I jaki jest sposób buddyjski? Po prostu nie ingerować w to. Nie próbuj się nawet z tym walczyć. To właśnie to mnie też trochę zraża czasami, że niektórzy idą za takimi dobrą polityką, nazwijmy to, co ma sens czasami, ale to jest ten drugi poziom jakby. Poziom jakby świata i rozwijania go, ale ten trzeci poziom buddyjski jest zauważyć, że to nie tutaj jest to, o co walczymy. To, co walczymy, jest w duchu, tam wyżej. I że najważniejsze jest to, żeby odejść od tego wszystkiego i zainspirować innych, że też mogą się podłączyć pod tą miłość, która transcenduje ten świat. Ona jest ponad nim i dlatego w pewnym sensie tycy najwięksi buddyści są gdzieś w głębi ponad tym wszystkim. Oni jakby nadal pomagają, ale ostatecznie ich dom jest w duchu. I tak samo po prostu chcą innych bardziej doprowadzić do tego ducha, aniżeli próbować uratować tą materię. Bo ta materia jest nie do uratowania. To jest pewne, że ten świat upadnie, spłonie i tak dalej, bo taka jest natura życia. Wdech, wydech. Tworzenie, destrukcja. Zawsze tak musi być. I tylko właśnie dotarcie do brzegu nirwany, do ostatecznego bezpieczeństwa jest jedyną sensowną rzeczą, jaką możemy zrobić. Jest jedyną ostatecznym jakby takim leczeniem, jedynym rozwiązaniem tego problemu cierpienia, którego doświadczamy. I to też jest kolejny aspekt właściwego poglądu. Czyli nie myślenie jako o próby uratowania świata, tylko o tym, jak dotrzeć do tego, co doskonałe i jak największą ilość dusz tam doprowadzić. Bo tej materii się nie da uratować. Entropia, rozkład jest wpisany w naturę życia i cykliczność natury. Tworzenie, destrukcja. I po prostu nie da się zatrzymać. Nie, to tak, jakbyście próbowali zatrzymać prąd rzeki. To jest niemożliwe po prostu. Ona będzie płynąć tak. I dokładnie tak samo nie da się zatrzymać destrukcji tego świata, nie da się zatrzymać tego, że ludzie będą źli, nie da się zatrzymać tej chciwości, nienawiści, ale da się wyprowadzić część z tego. I właśnie to jest trochę tak, jakbyście sobie wyobrazili, że rzeczywistość samsaryczna jest jak yin i yang. Że na dole są te piekła, czysta czerń, na samej górze są brahmiczne nieba, nirwana jest w ogóle poza tym wszystkim. My jesteśmy gdzieś i Ziemia, uważam, że jest tak poniżej połowy. Że większość na Ziemi to są jednak ciemne energie, ale te energie światła, które są w duchu, są milion razy potężniejsze niż to całe zło, które jest tutaj. Więc jakby patrząc na świat materialny, rzeczywistość może się wydawać przykra i zła, ponieważ jest tyle zła w świecie, tyle tej chciwości i tak dalej, destrukcji. Ale to dlatego, że my patrzymy na Kamaloka, na niższą sferę egzystencji, sferę zmysłów. A w sferze ducha jest tyle szczęścia i błogości, że te wszystkie łzy zostaną otarte. Tylko po prostu ona jest niewidzialna dla ludzkich oczu. Ona jest widziana tylko okiem umysłu, okiem serca, okiem duszy. Więc najpiękniejsze rzeczy w życiu są tylko dostrzegane wewnętrznym okiem. I to jest niesamowite, ale to piękno, które noszą w sercu niektórzy ludzie, tacy jak Ajahn Brahm, jest milion razy piękniejsze niż to wszystkie piękno tego świata. Dlatego ostatecznie rzeczywistość jest dobra. Ostatecznie życie jest przepiękne, ponieważ ostatecznie nirwana jest najwyższym szczęściem i świat ducha jest warstwami błogości, szczęścia i pokoju. Wszystkiego, co najlepsze. Tylko to wszystko jest
w duchu, wewnątrz naszych serc, a nie tutaj. I właśnie myślenie buddyjskie jest takie, co ja powinienem robić, żeby doprowadzić siebie i swoich najbliższych do tego pięknego światła, do tej miłości i tak dalej, a nie jak ułożyć ten świat. Dlatego można powiedzieć, stratą energii jest większość działań politycznych i takich, wiecie, próby zmiany tego świata. To owszem, to jest przydatne, ale i tak putujana, czyli zwykli ludzie będą to robić. I tak większość ludzi to robi. A jak mało jest ludzi, którzy rozwijają ducha. Więc jeżeli was woła Dhamma, a mówię, słysząc te słowa, znaczy, że mieliście sankarę, która was tutaj doprowadziła, czyli wasz umysł jest gotowy na to, to moim zdaniem powoli otwiera się was przeznaczenie niesienia tej miłości i właśnie realizacji tych wyższych stanów świadomości, wyższej miłości i tak dalej. Więc właśnie chodzi o to, żebyście myśleli, jak zmienić swoje życie, żebym był coraz bardziej miłością, dobrocią, pokojem i tak dalej. I po prostu stawał się tym. I naprawdę nie przejmował się tym, że okej, nie zrobię pewnych rzeczy w świecie, ale jest miliardy innych ludzi, którzy to robią. A jak mało jest ludzi, którzy niosą to światło. I to nie znaczy, że wszyscy musicie zostać nauczycielami medytacji. Jest masa innych rzeczy, które można robić i nawet zwykłe rzeczy można robić z miłością. Ale bardzo ważne jest to right livelihood, czyli piąty aspekt ścieżki, żeby wasza, to co robicie w życiu, praca, niosła dobro. Więc jeżeli tego nie robi, to prędzej czy później, jeżeli chcecie nie być hipokrytami, a myśleć w taki sposób i tak realizować, to prędzej czy później trzeba robić coś, co jest dobre. Ale to nie musi być oczywiście bycie nauczycielem medytacji, są różne inne dobre rzeczy, ale żeby to było coś, co niesie dobro. Załóżmy, jak ktoś na przykład chce być muzykiem, no to weźmy pod uwagę na przykład, jaki wpływ na świat ma na przykład muzyka Behemoth, a muzyka Maok. Myślę, że Maok trochę lepszej wprowadzi do wyższych stanów świadomości, no nie? I zauważcie, że Maok ma na przykład, jest przywiązany do tej sfery zmysłu, do muzyki, do piękna muzyki, taka dewiczna sfera egzystencji, powiedziałbym. Czyli takie połączenie ducha, najwyższych form zmysłowych z duchem. I okej, okay. I to jest piękne, że on to robi. Bo świat potrzebuje takiej muzyki. Świat potrzebuje takiej muzyki, jak ten utwór, który leci. Dobrze, że są ludzie, którzy to robią, ale zauważcie, że to jest wyrazem miłości. No nie ma opcji, żeby ktoś, kto nie miał miłości w sercu, zrobił taką muzykę po prostu. No, w jakimś stopniu chociaż, żeby nie miał tej miłości, no nie? I wtedy może on nie robi jakby, nie jest mnichem czy mniszką, ale i tak robi to dobro w świecie. I to jest jakby część tej wspólnoty miłości. Tak samo jak ktoś na przykład jest lekarzem, to zamiast przepisywać miliony antybiotyków, które niszczą ludziom odporność, może na przykład uczyć ich do zdrowej diety i tak dalej. I dawać faktycznie takie leki, które działają, na przykład jakieś ziółka pić i tak dalej. I nawet bycie lekarzem można być w służbie tym koncernom farmaceutycznym, tym siłom zła, nazwijmy to, i można być dobrym lekarzem. Tak samo na przykład jak ktoś buduje domy, no nie? To na przykład dobry człowiek, który jest budowniczym, na przykład jeżeli na przykład miałby stworzyć fermę, budynek pod przyszły na przykład przemysł mleczarski, to by tego nie zrobił. On nie przyłoży ręki do takiego czegoś, ale jeżeli miałby na przykład wybudować klasztor buddyjski, to dobra, mogę to zrobić. Albo na przykład właśnie salę koncertową na przykład. Czyli coś, co jest dobre, to przykładam do tego rękę. Coś, co jest niedobre, nie przykładam. Tak samo właśnie w jedzeniu, no nie? Na przykład w gastronomii uważam, ja oczywiście jestem hardkorowym weganem, więc uważam, że dieta wegańska jest absolutnie moralna. Więc jeżeli chciałbym na przykład być kucharzem, to tylko w knajpie wegańskiej. Żeby nie dokładać do tego cierpienia tych zwierząt, no nie? I zauważcie, że przykładów można mnozić i troić. Również bycie nauczycielem duchowym. Można być jak Osho i robić tę sektę swoją i mieć 90 rojców i ogólnie szarpać ludzi na kasiorę i uczyć ich, że seks jest oświeceniem i tak dalej. A można być Ajahnem Brahmem, no nie? I nawet, czyli mówię to po to, że bardzo jest wiele rzeczy, które w życiu można robić i można robić je w dobrą intencji i w złej intencji. I to mówię po to, żeby otworzyć trochę przestrzeń na to, że każdy z was ma różne predyspozycje i może być dobry w różnych rzeczach. I nawet w takich rzeczach jak marketing, załóżmy. Można na przykład, jeżeli ktoś ma umiejętności w promocji, to może na przykład, tak jak na przykład mamy w Buddhist Society w Western Australia, wiesz, są ludzie, którzy promują ten buddyzm. I tacy ludzie też są potrzebni, że na przykład organizatorzy wydarzeń i tak dalej, ktoś to wszystko organizuje, te odosobnienia, to często nie robią mnisi, tylko właśnie ludzie świeccy, którzy im to ogarniają, żeby mnisi już
nie tracili czasu na takie rzeczy, tylko bardziej medytowali i nauczali dhammy. Więc absolutnie każdą rzecz, jeżeli idzie w dobrej intencji, to można tak robić. I to jest świat jakby ten konsumpcjonistyczny, tworzy takie iluzje, które chcą nam jakby wmówić, że jeżeli nie będziecie nam pomagać, to jest takie, oni nam próbują wmawiać, że to wszystko jest takie potrzebne. Że my tak strasznie potrzebujemy tego Facebooka, tych wszystkich dróg, tych wszystkich, nie wiem, metro, samolotów, tych wszystkich rzeczy, filmów, seriali, wiecie, wszystkiego, co jest w świecie. Że my tego tak strasznie potrzebujemy, że bez tego to w ogóle nie będzie życia. A prawda jest taka, że im więcej jest tych rzeczy, tym ten świat bardziej upada i bardziej jest coraz gorzej tak naprawdę. Więc warto zauważyć, że to jest iluzja. Że oni tworzą iluzję, że te są rzeczy nam takie potrzebne. I tak samo kolejna iluzja to są zera na koncie. Trzeba nabijać kasę. Kasa, korporacja musi się bogacić. Najważniejszy cel, po co istniejemy, po to, żeby mieć zysk. No nie? I jakby ludzie tworzą to i to potem tworzy samo cierpienie w świecie. Ten zysk zawsze jest kosztem kogoś innego. I właśnie chodzi o to, że prawda jest taka, że jeżeli wrócimy do korzeni, czyli do takiej, że wróćmy do czasów prehistorii, że nałóżmy, tutaj ktoś zebrał malinki, a tutaj ktoś zrobił ubranko i wymiana, ja ci dam malinki, a ty mi ubranko. No i jest dobro za dobro, no nie? I tak naprawdę my ludzie chcemy funkcjonować w taki sposób i możemy funkcjonować w taki sposób, że po prostu ja tworzę jakieś dobro, i ludzie chcą mi za to dać coś w zamian. Oczywiście teraz żyjemy w czasach pieniądza, więc to jest normalnie, że się płaci za takie rzeczy. I ta wymiana energii polega na tym. To nie jest złe moim zdaniem. Ale chodzi o to, że zauważcie na przykład też, w jaki sposób na przykład ja funkcjonuję, że to jest tak, że czasami mówię ludziom, że na przykład możecie za darmo przychodzić, możecie mieć zniżkę jak chcecie, że mogę wam coś wysłać za free i tak dalej. A ludzie i tak chcą zapłacić i czasami się zdarza, że ktoś płaci więcej niż jest cena. No nie? Dlaczego? Bo on po prostu chce. On widzi, że to jest dobre i chce to wesprzeć. Tak samo na przykład, jak jest dobra piosenka, to ja nawet po prostu chcę kupić oryginał. No nie? Chcę po prostu wyrazić wdzięczność. Wow, Małg, jesteś mistrz, masz tutaj. Shut up and take my money. No nie? I to jest tak, że jak ludzie robią dobro, to my chcemy za to płacić. I po prostu, jeżeli będziecie w życiu robić coś, co wypływa z waszego serca, to prędzej czy później ludzie będą chcieli wam za to zapłacić. To jest tak, że nie będziecie musieli nawet się reklamować. Po prostu ludzie będą chcieli tego i będą chcieli wam za to płacić. I to jest coś, co bardzo ważne, żebyście uwierzyli w to, że możecie robić to, co kochacie, co jest dobre i tak to się uda. Bo jeżeli coś płynie... Proszę? Aha. Rozumiem. Znaczy, uważam, że nie powinno tak być. I Ajahn Brahm też z nim o tym gadałem. On powiedział po prostu, że i też Brahmali o tym mówił, żeby zawsze po prostu dawać możliwość kilku cen. A po prostu zaznaczyć, że jest możliwość zniżki dla potrzebujących. I żeby zawsze była możliwość, że jeżeli ktoś jest potrzebujący, i to jest fajny sposób, bo większość ludzi nie korzysta z tego, więc nie wyjdziemy na to, że nie będziemy mieć co do gara wrzucić, ale ci, co naprawdę potrzebują, to korzystają. Więc na przykład no, u mnie tak jest z reguły, że piszę, że tam cena taka i możliwość zniżki. No nie? W większości razy, tam czasami zapominam tego dopisać, ale do mnie i tak w kółko chodzą te same osoby, tak. Tak. Ja wiem, no. Tak. No to jest chciwość, no. Dokładnie, jakby. To też jest ciekawe, bo ja na przykład robię tak, że staram się mieć taką cenę, żeby po prostu móc jak najwięcej dać od siebie i żeby mieć jak najwięcej, zbalansować jakby to, żeby było to jak najbardziej dostępne, ale żeby miał też jak najwięcej czasu na medytację i naukę, bo wtedy będzie to na najwyższym poziomie. Więc jeżeli na przykład bym bardzo obniżył cenę, to musiałbym robić tego tak dużo, że nie miałbym czasu na naukę, przez co by spadła jakość. Więc tak naprawdę to jest kolejne upadane. Tak, a ja idę po prostu na jakość, no nie? Bo to jest też coś bardzo ważnego, żeby iść na jakość, a nie na ilość, według mnie. Zwłaszcza w takim sensie takiej osoby jak ja, która jeszcze sama jest uczniem.
Więc taki Ajahn Brahm też może lecieć cały czas, bo on po prostu i tak już ciężko być bardziej doskonałym od niego, więc on się nie musi doskonalić. Ale ja jestem na takim etapie, że ja ewidentnie muszę pracować nad sobą, ale chcę też przy okazji się dzielić, więc staram się to równoważyć. I to jest właśnie okej. I naprawdę ja wierzę w to, że jeżeli wszyscy ludzie by tak robili, to byłaby przestrzeń dla wszystkich. I nikt by nie bidował, a nikt by nie był jakoś super kasiasty, bo to nie o to chodzi. Każdy po prostu miałby tyle, ile potrzebuje. A problem jest taki, że przez to napędzanie tych mechanizmów większość kasy świata idzie do kilku najbogatszych ludzi, którzy nic nie robią, tylko mają, lichwa i tak dalej. A ludzie wierząc, że oni sobie nie poradzą, idąc za głosem swojego serca, no to się zatrudniają jako trybik czegoś większego. I po prostu ja też często o tym mówię, żebyście odzyskali jakby tą część siebie, tą swoją miłość, bo to jest ważne. Bo to jest to upadane, no nie? I oczywiście nie wszystko od razu, wszystko stopniowo. No, które mamy? Alek, może jeszcze tylko tutaj zminimalizuję. Zobacz, która jest godzina. Okej, okay, no to jeszcze nie jest tak źle. Może takie małe podsumowanko, co do tej pory powiedzieliśmy, a więc żeby to tam nie uleciało z głowy. A więc po pierwsze mówiliśmy o tym, że jest te 12 etapów tego zależnego powstawania i że właśnie jest ta świadomość, która tworzy te formy i tak dalej. I że przez to w końcu mamy te pragnienia, bierzemy rzeczy na siebie i poprzez te rzeczy, które bierzemy na siebie, tworzy się nasza egzystencja, która potem daje kolejne wcielenie. I to się tak, które przybiera ten poziom świadomości i warto, żeby sobie uświadomić, że ten poziom świadomości, który macie w danym wcieleniu, to on będzie na całe to życie waszym pierwotnym stanem. Zauważcie, że w ludzkiej egzystencji możecie na chwilę doświadczyć nieba lub piekła, ale to jest tylko na ułamki sekund, prawda? Czy tam minuty, godziny. Oczywiście, jeżeli ktoś jest ubermedytatorem, to może w niebie siedzieć przez większość życia, ale no, takich ludzi jest niewiele i oni już nie do końca są, mają ludzką świadomość, no nie? Ale większość waszego życia jest ludzka. I zauważcie, jakie to jest szalenie istotne, że te, nie wiem, załóżmy 80 lat całego to dukkha i sukha, którego doświadczacie z tego poziomu. I to jest tak, że jeżeli bylibyście dewą, to najniższy dewa ma przyjemniejsze życie niż najbardziej szczęśliwy człowiek. Czyli jeżeli byście wskoczyli na tę wyższą sferę świadomości, to mielibyście po pierwsze życie, które trwałoby na przykład 4000 lat, a nie 100. I to jeszcze takie, w którym najszczęśliwszy człowiek na Ziemi, raczej oprócz tych, którzy medytują, czyli tacy zwykli ludzie hedoniści nie mogą nigdy mieć takiej przyjemności jak dewy. Więc zauważcie, po co gonić tak bardzo za tymi rzeczami, takimi ludzkimi przyjemnościami, jeżeli wystarczy, nawet jak ktoś chce doświadczać samsary, bardziej znieść swoją świadomość i potem być dewą i dopiero się pobawić. A przy okazji może zrozumieć, że jest jeszcze wyższa przyjemność, która jest przyjemnością medytacyjną, brahmiczną. A może skoro w sumie te dżany to też są takie, że jest jeszcze nirwana, to może w ogóle zakończmy nawet tą sferę brahmiczną, żeby się w pełni oświecić. No nie? Więc to jest coraz wyższe szczęście. I to też właśnie jest to, żeby pamiętać, że buddyzm jest drogą szczęścia. Że jest w nim dużo kontemplacji cierpienia, ale kontemplujemy cierpienie po to, żeby się w nie nie ładować i żeby iść za szczęściem. I już teraz, i właśnie to, co też Brahmali podkreślał, to żebyście nauczyli się odnosić każdą sytuację swojego życia do Dhammy. Nawet na przykład tą chwilę. Czy teraz jestem w Dhammie? No teraz wiadomo, no bo jesteście na warsztatach, więc sobie możecie pomyśleć, że mam teraz intencję Dhammy, czyli tak naprawdę tak pomiędzy brahmiczną a nirwaniczną. Więc już tworzę tą intencję najwyższej świadomości, co mi to daje, no nie? I na przykład potem, co robię w życiu, no nie? Na przykład, nie wiem, wyprowadzam pieska na spacer. To jaki mam stan umysłu przy tym? I tutaj przechodzimy do bardzo ważnej rzeczy, o której też chcę powiedzieć dzisiaj jeszcze. Czyli o metodach, jak teraz formować swoje myśli. Bo to jest tak, że na przykład mogę mieć awersję do tego, ale mi się nie chce iść z tym psem, głupi pies. Po co ja tego psa sobie sprawiłem? No nie? I wtedy pierwszym krokiem, jaki Budda zaleca, to jest odwrócić, jeżeli mamy jakiś negatywizm, to co mogę zrobić, żeby zacząć myśleć pozytywnie o tej sytuacji? Czyli na przykład, o, piesek jest uroczy, piesek potrzebuje miłości, piesek jest dobry. I wtedy do oporu musimy nauczyć się dostrzegać w tej sytuacji to, co pozytywne. Czy na takim
Tak, to właśnie Bramali też mówił, że jeżeli ktoś chce dać, co możemy zrobić, żeby nasze zwierzęta miały lepsze wcielenie? To właśnie po prostu dawać im miłość. Że one tak się oswoją z tym uczuciem miłości, że wtedy jest szansa, że przyjmą wyższe wcielenie. Zresztą z reguły tak jest. Uważam, że właśnie to, co wyprowadza większość zwierząt z ich sfery, to jest kto, kiedy trafią do dobrych domów ludzkich. I wtedy ci ludzie dają im taką sferę, że oni po prostu już... Zauważcie, że zwierzęta często zaczynają być coraz bardziej jak ludzie, jak z nimi żyją. No i ta ich świadomość rośnie, no i potem ich winiana jest bardziej ludzka i przyjmują ludzkie wcielenie. I tak naprawdę nawet jeżeli ludzkie wcielenie niekoniecznie jest super szczęśliwe, to daje im już tą samą świadomość ludzką i jeżeli będą mieć farta i trafią na taki ład Johna Brama, to może to się oświecą w kolejnym życiu, no nie? Jest, może na przykład koty i ze wszystkim wcieleniu będą mnichami tam. Będą i za dwa wcielenia będą w nirwanie, no nie? Jest to możliwe. Także... I to jest też niesamowite, że kiedy macie świadomość taką, że na przykład macie pieska czy kotka i że naprawdę jest szansa, że dzięki wam ta istota pójdzie do wyższych sfer i że dajecie jej taki niesamowity dar. A Budda powiedział, że kto wejdzie w niższe sfery, to często eony w nich siedzi. Czyli miliardy, miliardów lat. Bo tak trudno jest wyjść z tych innych sfer niż ludzkie. I dewiczne, i brahmiczne, bo tylko te wyższe istoty mają samą świadomość, którą mogą się reflektować nad swoim zachowaniem, a większość zwierząt i niższych istot działa instynktownie. Więc mają bardzo małą szansę, żeby zmiana. I dopiero kiedy się wejdą w kontakt z istotą, która ma wyższą świadomość, to mają szansę się transformować pod wpływem, prawda? Więc to jest niesamowity dar tak naprawdę, opieka nad zwierzakiem, no nie? To jest często obopólna korzyść, no bo my też możemy korzystać z ich uroczości i niewinności, a tej miłości, a one korzystają z naszej świadomości. Więc to jest fajna sprawa, no nie? I to też kolejna rzecz, że można mieć pieska czy kotka i można wyciągać z tego dammę, a ktoś może mieć psa i może się nad nim znęcać i jakby i tego psa i siebie prowadzi do niższej sfery, no nie? No, więc... O czym to ja? To znaczy, że już powoli trzeba skończyć. Tak, podsumowanie, że właśnie tam mówiłem, że Bram i Bramali coś tam mówili, ale never mind. W każdym razie, dobra, dalsza część podsumowania. Więc mamy te, więc możemy z tego wywnioskować, że bardzo ważnym etapem życia jest śmierć i odrodzenie, absolutnie najważniejszym i że tak naprawdę życie jest przygotowaniem się na śmierć i doprowadzaniem swojego serca i umysłu do wyższych stanów, żeby ta śmierć przeszła łagodniej, żeby nas poprowadziła wyżej i bardziej w dhammę. I z tej perspektywy odrodzenia i śmierci warto kontemplować wszystko, co robię w swoim życiu. I wtedy zaczynam widzieć te trzy sfery sposoby życia, czyli materialistyczno taki, wiecie, tapicerka, tam fotele i tak dalej, ogrody. Druga to jest doświadczenie i trzecia to jest już bardzo głęboka mądrość, wyzwolenie, prawda? I rozwijanie coraz bardziej tych dwóch, tej drugiej i trzeciej, czyli właśnie doświadczania dla przyjemności i wyzwolenia i po prostu wypełnianie życia dhammą coraz bardziej i medytacją. I stopniowe przechodzenie na coraz wyższe formy przyjemności. I zaufanie swojemu sercu i wracanie do przyjemności w sercu i wiara w to i przestawanie identyfikacji z tym, co niekorzystne, ponieważ pamiętamy, to będziemy jeszcze jutro i dzisiaj przerabiać bardziej, że tylko trzeba przerwę zrobić, że nie wszystko naraz, że nie, nic nie jest nami tak naprawdę, nic nie jest stałe, wszystko jest zmienne. Nasze, wszystko można zmienić, na wszystko można wpłynąć, mamy ogromną moc kreacji, więc stwarzajmy siebie jako istoty światła, mądrości, piękna, dobra, a nie jako chciwi, nienawistni, zawistni, wiecie, materialistyczni, no nie? I właśnie to chcę jeszcze raz podkreślić, że jest ta moc kreacji Sankhary. I że naprawdę w każdej chwili ja tworzę ten moment, kim ja się staję w tym momencie. I na przykład teraz mówiąc do was dhammę, staję się dhammą. I potem różne rzeczy robiąc, mogę różnym kimś się stawać. I zauważcie, że w każdej chwili się stajecie tą egzystencją bhava. I chodzi o to, żeby cała wasza egzystencja stała się coraz bardziej szczęśliwa. I właśnie droga środka. Budda powiedział, że
przyjemności zmysłowe są anario, są nieszlachetne, a umartwianie samego siebie jest po prostu złe i bolesne. Więc przede wszystkim, co powinniśmy się pozbyć, to wszystkiego, co negatywne. Po prostu to jest najważniejsze. Właśnie przypomniałem sobie, o czym mówiłem. To zastępowanie tego, co negatywne, tym, co pozytywne. To jest pierwsza linia obrony, najbardziej wartościowa. I to jest mega orka. To całe życie oranie się dammą, znaczy to mówię w takim sensie, że to jest trudne naprawdę. Bo mamy tyle tych negatywnych schematów, że przepracowywanie ich trwa latami, dekadami, ale to jest absolutnie najważniejsze. Żeby wszystkie negatywne myśli o świecie zastąpić myślami miłosnymi. I jeżeli pierwszym właśnie krokiem jest, na przykład sobie myślę, że mam kogoś dość, bo ta osoba jest taka, 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 to siadam do medytacji i myślę, co jest dobrego w tej osobie, co mogę zrobić, żeby myśleć o niej dobrze. Jeżeli to zawodzi, to jest druga metoda, to jest już nie patrzeć na tą sytuację, tylko na ogólną sytuację, że źle się czuję, kiedy czuję niechęć, dobrze się czuję, kiedy czuję miłość, więc co mogę zrobić, żeby poczuć miłość dla samego faktu czucia miłości. Jeżeli to zawodzi, to wtedy próbuję zapomnieć o całej sytuacji i po prostu wrócić do tego kiedyś. Jeżeli to zawodzi, to właśnie staram się wrócić do najbardziej fundamentalnej rzeczy, jaką jest po prostu obserwacja myśli i zanikania myśli w medytacji. Jak zanika ten negatywizm, że nie próbuję go transformować, tylko próbuję przejść do ciszy i dopiero z perspektywy ciszy znowu wytworzyć miłość. I tak do skutku. Całe życie, wszystkie negatywne stany, które się we mnie tworzą, zauważam i próbuję tych różnych strategii, aż doprowadzę do tego, że będę jak Ajahn Brahm czy jak Ajahn Brahmali, którzy nigdy nikogo, nikim nie mówią źle, zawsze są uśmiechnięci, zawsze, wiecie, bo oni po prostu całe życie pracują nad tym. Właśnie nad tym konsekwentnym zmienianiem swojej negatywności w pozytywność. I to nie znaczy, że ja nie widzę dukha, bo widzę dukha. Ale dukha znaczy tylko to, że już nie idę do samsary i nie transformuję się. Transformuję się po to, żeby wyjść z samsary, a nie po to, żeby, bo wierzę, że życie jest, że świat jest dobry. Bo nie wierzę, że ten świat materialny da mi szczęście, tylko wierzę, że życie w swoim apogeum duchowości dopiero będzie dobre. Więc transformuję się z miłości do nirwany, a nie z miłości do świata. I ze współczucia do istot, które są istotami, które mogą wyjść z tego świata do nirwany, a nie z miłości do czegoś, co mnie niszczy. I to jest ta różnica, że ja nie kocham jakby samsary, która każe mi cierpieć, przez którą mam bóle w ciele, przez które ludzie są dla mnie niemili, przez którą muszę się cały czas harować, przez którą muszę się bać różnych rzeczy i tak dalej. Ja tego nie kocham, to nie jest dobre. Ale kocham to, że jest możliwość nirwany. I dlatego na przykład jesteście wy i mógłbym czuć do was awersję, bo jesteście tacy i tacy i tak dalej, ale mogę na przykład czuć do was miłość, bo na przykład dajecie mi coś dobrego i bo chcę, żebyście wy też byli szczęśliwi, żebyście też mieli ten stan coraz większej mety i aż do nirwany. I wtedy konsekwentnie wśród takich bliskich ludzi do każdej istoty, którą mijam na ulicy. Ja mam tą uniwersalną świadomość, że ta istota jest uwarunkowana w tych programach świata, ale że ona w głębi serca też ma potencjał być Buddą, jak każdy. I po prostu też ostatecznie moja intencja dla każdego jest taka, że bądź szczęśliwy, bądź dobry, bądź mądry. No i tak. Także, jeszcze tak o karmie chwilę, że właśnie już staram się nie myśleć o karmie jako o czymś, co jest coś, co przyjdzie kiedyś. Choć to też jest element karmy. Ale karma przede wszystkim jest to, jak czuję się teraz. To, jak czuję się teraz, taka będzie przyszłość. Dlatego najważniejsze jest cały czas wracanie do tego uczucia. Jak ja się teraz czuję? Jak ja się czuję? I co mogę dla siebie zrobić, żeby czuć się dobrze? Co mogę zrobić dla siebie, żeby iść drogą dobra, żeby iść drogą miłości? I cały czas chcę zadawać to pytanie i tworzyć przestrzeń w życiu na to, żeby to transformować. I nawet jeżeli, załóżmy, wytniecie 5 godzin każdego dnia na to, żeby tylko siedzieć ze swoimi uczuciami i je transformować i będziecie 5 godzin mniej robić rzeczy, to zapewniam was, że za 10 lat osiągniecie 10 razy więcej, niż jakbyście tego nie robili. Bo po prostu jak zaczniecie już płynąć z miłości, to wszystko wreszcie się ułoży tak, jak ma być. Wszyscy ludzie zaczną was, większość ludzi zacznie was lubić, podziwiać, kochać, czuć do was wdzięczność.
dawać wam wymianę energii za to, co robicie, będziecie czuć się szczęśliwi, będziecie promienieć, wszystko będzie wzrastać w dobrą stronę i dodatkowo wasz wkład w świat będzie dobry. I to jest karma. I właśnie wtedy ta karma, to są te intencje, które w przyszłym wcieleniu będą właśnie, to jest ta karma, te wasze intencje, które przyjmą wyższą świadomość lub oświecenie. I to już jest praktycznie koniec, więc puentując, rozwijajcie się w tym myśleniu i w każdej sytuacji w życiu myślcie w ten sposób. W kontekście reinkarnacji, śmierci, karmy, intencji, miłości, tej chwili, co mogę zrobić dla siebie, żeby być szczęśliwym. I wtedy zauważcie, ta sama rzeczywistość, ale zupełnie inne podejście. Ktoś mógłby tutaj przyjść i myśleć w ręczniku albo o tym, czy mam, może powinienem ściany przemalować albo coś. A ktoś może rozkminiać najgłębsze rzeczy we wszechświecie, no nie? A jest dokładnie ta sama, te same formy tutaj są, ale zupełnie inna percepcja. I tak samo będzie z pójściem na spacer. Będziecie na spacerze rozkminiać dhammę. Będziecie w relacjach rozkminiać dhammę. I całe wasze życie stanie się w pewnym sensie medytacją nad dhammą. I o to chodzi. Nawet wasze sny zaczną być dhammiczne. I potem całe życie staje się medytacją, a po jakichś kilku latach czy miesiącach nie zorientujecie się kiedy, że większość waszego życia myślicie o dhammie i że jesteście dhammą. Bo nie ma jakby substancjalnego ja. Po prostu są procesy. Stajecie się procesem dhammy i nagle zauważycie, że wszystko w waszym życiu w pewnym momencie nawet dojdzie do tego, że przestaniecie myśleć o sobie, że jesteście człowiekiem, że jesteście jakimś ego, tylko zaczniecie wiedzieć, że jesteście tą chwilą, która umysłem kosmicznym, który poznaje jakby drogę do wolności. I że jesteście tak samo tą ścianą, jak tym ciałem. Jesteście formami, które poznają drogę do nieskończonego szczęścia. I to po prostu samo się zacznie dziać. I właśnie na jutro przyjrzymy się bardziej właśnie tej kwestii tego, czym naprawdę jesteśmy. I kwestii identyfikacji, czyli ogólnie właśnie wyższej świadomości, anatta i tak dalej, żeby przyjrzeć się temu, kim tak naprawdę jesteśmy. A może nawet dzisiaj trochę podczas ta klasy jeszcze to zrobimy. W każdym razie póki co dzięki, bo też trzeba dawkować informacje. I tak było dość dużo. I jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam. Czy komentarze, uwagi. Ja tutaj też zoomiarzy przywołam. Ktoś coś napisał, Alek, możesz być odczytywaczem. Ale Facebook też można wykorzystać w dobrej intencji, na przykład do próbowania warsztatu Piotra XT. Zgadzam się. To też był mój point, dlatego też mam Facebooka, no. Jeszcze bardziej chcę sanktuarium zwierząt zbudować, haha, wyzwolić wszystkie zwierzęta. Bardzo dobrze, szanujemy to. Pewnie Amelia to napisała, nie muszę nawet czytać. Super, Amelia, naprawdę szanuję, bardzo dobry. Dobra. Upadane, no. Tak, ale to po to ją mam, żeby później już nie mieć. A to jest pułapka. To często się tak wydaje. Wiem. No, z reguły tak to działa. No ale właśnie możesz myśleć, ja bym ci zalecał zamyśleć, co na pewno naprawdę jest konieczne z tych rzeczy, a co ewentualnie jest pomijalne. I nie bać się pomijać tych rzeczy, które są pomijalne, bo musisz złamać ten schemat wierzenia, że to ci da wolność, bo to ci nie da wolności. Aha. Tak, bo to właśnie dokładnie, bo z pierwszego aspektu ścieżki właśnie innego poglądu zawsze wynika zmiana. To jest fundament. Jeżeli zaczniesz to naprawdę czuć i wierzyć, że to jest prawda, to zaczniesz to zmieniać. Bo póki co myślę, że bardziej cię blokuje twoja percepcja tej sytuacji niż jej realność. Bo naprawdę, zresztą dzisiaj jeszcze zrobimy kontemplację śmierci, to myślę, że się zmieni. Także wiesz, naprawdę nic nie musisz. Możesz wszystko rzucić i sprzedać w każdej chwili. Jedyne, co cię trzyma, to twoje własne nawyki. Ja wiem, jak mocno ją też mam zaprogramowane. Tak. Tak. Z tobą to wyniosłam, tak? Że rób więcej. I jeszcze więcej. Tak. Już poza granicami, wiesz, wytrzymałości. Bo to wszystkie właśnie te siły świata
I nasi rodzice też byli ofiarami tego. Właśnie nas wciągają w to, żebyśmy w to wierzyli. To się Mara nazywa w buddyzmie. To jest właśnie ten taki ziomek, w cudzysłowie, taka siła, energia we wszechświecie, która cały czas próbuje nam mówić, że potrzebujemy więcej, żeby być szczęśliwi. I większość procesów takich społecznych w świecie jest na tej energii. I wszyscy jesteśmy tego ofiarami i każdy w jakim stopniu, tylko niektórzy po prostu już tą buddyjską damą sobie wyprali mózg, oczyścili i już zaczynają widzieć, że wcale to nie jest takie konieczne. Bo właśnie na tej iluzji, tej konieczności to się podtrzymuje. Tak, i właśnie to nie chcę jakby, wiesz, wiadomo, że każda sytuacja jest uniwersalna, ale myślę, że takim złotą radą jest po prostu odejście. I po prostu pozwolenie sobie temu się wygasić i tym głosom krytyki się wykrzyczeć na ciebie. I swoim wewnętrznym, i zewnętrznym. I to zawsze tak działa. Z każdej toksycznej sytuacji, jak wychodzimy, nawet związków, zawsze ta druga strona krzyczy na nas, my sami trochę na siebie krzyczymy, ale po czasie czujemy wielką ulgę. Tak samo jest w życiu zawodowym, w różnych pasjach, które robimy, obowiązkach i tak dalej. Więc domyślam się, że co jest konieczne w twoim życiu tak naprawdę, no to jest to, że masz no rodzina, prawda? Rodzina, czyli tam dziecko, piesek i tak dalej. No to wiadomo, że to jest ważne, bo jeszcze nimi opiekujesz i to możesz robić z miłością i tak dalej, ale wszystko inne możesz już powoli zmieniać. Już planować, co tu można zrobić, żeby zacząć utrzymywać się z czegoś, co kochasz, a wszystko inne, czyli wszystkie inne uwarunkowania społeczne i tak dalej, nie są ci potrzebne. No to też często ludzie, z którymi łączą nas toksyczne układy, jakieś właśnie na przykład alkohol i tak dalej, próbują nam mówić, że to jest takie konieczne, a to w ogóle nie jest konieczne. Czy wiesz, do mnie się, bo to tak nie jest, że na przykład, nie wiem, ja biorę na komunikację teraz, tylko do mnie się doczepiają ludzie, którzy po prostu przychodzą, błagają, zrób to teraz. No. Tak, to jest normalne i właśnie trzeba, to jest też jedna z aspektów bardzo ważnych, takich po prostu nawet psychologicznych, czyli stawianie granic. I zrozumienie, że na dłuższą metę nie przyniesie też szczęścia ani tobie, ani im. Bo to jest powielanie negatywnego schematu i tylko kiedy sama wejdziesz z tego schematu, to masz szansę, że oni też z niego wyjdą. I to jest właśnie, to jest coś, co też może niewystarczająco podkreśliłem w tej mowie, ale właśnie to jest bardzo trudne. Żyjemy w pewnym sensie w chorym świecie. Że ludzie mają tak zaprogramowane te rzeczy, że oni bardzo w to wierzą. I trzeba mieć mega taką wytrwałość w tej dammie i się właśnie łączyć z tymi przyjaciółmi dammy, kalyanamitta, czyli dobrzy przyjaciele, którzy będą nas wspierać, że tak, właśnie będą ci mówić tak jak ja teraz, że możesz z tego wyjść i tak dalej, i będzie dobrze i w ogóle, a nie papamitta. Papamitta to jest zły przyjaciel, taki, który właśnie nas wciąga w te wszystkie programy Mary. I niestety, ale to jest karma i trzeba z tego wyjść. I naprawdę, jeżeli coś sprawia ci nieprzyjemność, to nigdy nie będzie z tego nic dobrego. Więc to jest tylko powielanie cierpienia. Tak, tak. Tak. Także polecam ci też się rozglądnąć i zaprzyjaźnić się w życiu też z kimś jakimś kalyanamitta, no nie? Żeby po prostu znaleźć jakąś osobę, która będzie podzielać te wartości buddyjskie i po prostu najlepiej, co ci tak radzę od serca, to dać dużo miłości tej osobie. Bo jako, że jesteś dość początkująco na ścieżce, to pewnie ta osoba będzie trochę bardziej dalej na ścieżce i wtedy to, że dasz dużo jakby dobroci tej osobie, to ona będzie chciała to odwdzięczyć i będziesz mieć przynajmniej jedną osobę w życiu, która będzie twoim kalyanamitta. Takim pomijając jakby, no w tym przypadku mnie, gdzie tam wiadomo warsztaty i tak dalej, ale dobrze było, żebyś też w życiu prywatnym miała przynajmniej jednego takiego przyjaciela, który też podziela te wartości i wtedy, jak będziesz mieć kryzysy, to ten przyjaciel będzie ci też przedstawiać tą wizję. Bo jeżeli tego nie ma, to ostatnią linią ratunku są książki o Dhammie i mowy Dhammy, które też ci będą przypominać, bo jeżeli nie będziesz sobie przypominać Dhammy, to te programy cię zaleją i one znowu wciągają. Bo właśnie to jest to, którymi programami jakby wypełniamy umysł, to potem to kieruje nasze życie. Dlatego właśnie słuchanie Dhammy, chodzenie takie warsztaty, medytowanie cały czas sprawia, że wypełniamy umysł tymi treściami, zaczynamy coraz bardziej w to wierzyć i to się staje naszą egzystencją. Więc trzeba po prostu jednak, jeżeli jesteś totalnie, wiesz, uwięziona tymi wszystkimi pnączami w krzaczorach, no to musisz się z tego wyplątać i szybko do polanki damy i siedzieć tam. I jak te macki cię, chodź tu wracaj do nas, to wtedy bierz maczetę i ciach, ciach, ciach. Stawiamy granice. Idźcie ode mnie, nie mam czasu, dajcie mi spokój.
I uprzejmie, po prostu nie mam czasu, przepraszam. I naprawdę trzeba nauczyć się mówić nie. To nie ma tak, że na drodze damy będziemy zawsze potulni, kochani, bo wtedy będziemy się dawali wplątać w te wszystkie rzeczy. Trzeba nauczyć się mówić nie. A na szczęście po jakimś czasie te gałązki same usną i dadzą ci spokój. Tylko na początku będą tak tego. Po jakimś czasie oni wszyscy się zorientują, że ty już odleciałaś, że jesteś w innym świecie i dadzą ci spokój. I w ten sposób zmieniasz sferę egzystencji, nawet na Ziemi. Okej, okay. Macie jeszcze jakieś pytania, komentarze? Mhm. Chciałem nawiązać do tej Anatty, co mówiłeś na samym końcu. I też mówiłeś o tym, żeby zamieniać jakby te złe rzeczy na pozytywne, o tej naszej sile kreacji. A to się zastanawiam, skoro nie ma tego ja, to kto ma tę siłę kreacji jakby i kto coś się zmienia w tym momencie, jak to się dzieje, czy to jest jakiś proces, to jest iluzja taka. Znaczy to jest po prostu jeden z aspektów tego, jeden z aspektów rzeczywistości, o, to sankara. I to faktycznie jest tak, że sankara i vijnana, czyli jakby wola i świadomość, to są dwa ostateczne jakby fortece ego. Ja, w ogóle poczucia jaźni, które w oświeceniu znikają, ale dopóki nie jesteśmy oświeceni, to są poziomy, których szczerze mówiąc nie jestem sobie w stanie wyobrazić na ten moment. Także dopóki nie jesteś oświecony, to właśnie identyfikujesz się najbardziej z wolą i ze świadomością. Tak, dokładnie, tak, tak. No właśnie według buddyzmu zwinniany, ze świadomości. Właśnie z tej samoświadomości refleksyjnej, to jest tutaj, gdzie tworzy się możliwość zmiany w ogóle tego procesu uwarunkowania. Czyli właśnie świadomość jest tym, co zmienia uwarunkowanie na wolność. Więc w tym sensie jest w pewnym sensie wolna wola. Nie do końca, bo ona jest uwarunkowana, ale może tańczyć jakby z rzeczywistością i wpływać na nią. I właśnie w buddyzmie mamy to, że przede wszystkim nie staramy się nie tyle siłą woli, co siłą percepcji i mądrości. Czyli wola nie jest kierowana jakby na siłę, tylko bardziej poprzez mądrość, rozumienie i poprzez zwrócenie uwagi na pewne rzeczy. Czyli w medytacji nie próbujesz sobie powiedzieć jestem szczęśliwy, tylko przekierowujesz percepcję na to, co szczęśliwe i wtedy stajesz się tym szczęściem. I to jest zupełnie inny sposób działania niż większości ludzi. Bo większość ludzi żyje poprzez działanie, a nie poprzez percepcję. Czyli na przykład jak większość ludzi chce, żeby było coś pięknego, to na przykład włączę sobie piękny filmik. A na przykład buddysta stwierdzi, spojrzę, jakie piękne jest to drzewo. I nie muszę nic zrobić, tylko już spojrzeć na to, co jest teraz, w inny sposób. I to jest taki dużo bardziej wyrafinowany sposób prowadzenia swojej woli. A drugim aspektem jest właśnie mądrość. Czyli ja na przykład nie muszę się zmuszać, żeby nie myśleć, bo jeżeli ja zrozumiem, że moje myśli nic mi nie dadzą, to wtedy sam odpuszczam. Jeżeli ja zrozumiem, że dążenie nic mi nie da, to mogę odpuścić dążenie i się zrelaksować. Czyli to jest siła mądrości, a nie siła woli. Więc wola jest kierowana mądrością i percepcją. No pewnie one są powiązane, ale tak, jakby tak. Natomiast oczywiście najwyższym stanem umysłu jest brak woli. Ale żeby nie mieć woli, na początku musisz mieć wolę, żeby jej nie mieć. I właśnie ta intencja nirwany, czyli zaniechania woli, jest najwyższą intencją woli. Czyli po prostu tak myślisz na percepcji, tak, a nie na samym akcie tej chęci zmiany czegoś? Tak. A czy ten akt też jest dość istotny, tylko on powinien być subtelny. Że po prostu, tak jak w metcie, niech wszystkie istoty będą szczęśliwe. To też jest akt woli. I akty woli ja uważam, że są ważne, tylko to jest tak, że akt woli jest jak papierowy samolocik, że puszczasz go, a potem pozwalasz mu lecieć samemu. Czyli puszczasz wolę, ale to, co robi rzeczywistość, już pozwalasz jej robić. Czyli tak jakby wprowadzasz swoje ciało w taniec, ale dalej pozwalasz mu samemu tańczyć. I dopiero po jakichś 5 minutach zmieniasz ruch. I wtedy dalej tańczysz inaczej. Ono samo tańczy ciało, ale jest jednak prowadzenie tym subtelnym aktem woli. I właśnie jakby takim perfekcyjną medytacją jest to, że cały czas masz wolę, taką bardzo subtelną, kierujesz świadomość na przyjemność, ale pozwalasz jej się samej otwierać bez żadnego popędzania jak kwiat, który sam wzrasta pod wpływem promieni słońca. I wtedy masz cały czas przykucie jakby tej woli miłości, ale też cały czas otwarcie na to, co przychodzi.
I to oczywiście wymaga praktyki, żeby to doprowadzić do tego stanu, ale jak to masz, to wtedy medytacja naprawdę rakieta startuje, no nie? Próbuję chyba dojść tak trochę do tego źródła tej woli, tej decyzyjności w nas. Ona po prostu jest. To jest tak jak wszystko, po prostu jest. Sankara jest fundamentalną częścią rzeczywistości. Jest jedną z pięciu kantch, prawda? Jest jedną ze składowych całego wszechświata, które jest zawsze i wszędzie. Tak. Także, że jakby ja to steruję, tylko że ją widzę po prostu. Bardziej jest tak, że są różne te aspekty umysłu, jak okrągły stół, które patrzą na siebie nawzajem i wpływają na siebie nawzajem i żaden z nich ostatecznie nie jest finalnie tobą. Nie jest tak, że któryś z nich jest twoim ostatecznym ja. Tylko każdy z nich jest częścią procesu, który daje ci iluzję stałości twojego ja. Natomiast każdy z tych procesów jest częścią twojego jakby doświadczenia, którym mądrze kierujesz. I faktycznie masz takie poczucie, że jesteś gdzieś za sterami i że te stery to jest citta, twój umysł po prostu. I faktycznie tak jest. I dopóki nie jesteś pełni oświecony, to tak powinno być. I właśnie droga do oświecenia na początku, żeby mieć nirwanę, musisz mieć dżany. A żeby mieć dżany, musisz mieć mądrą, piękną, dobrą świadomość i mądrość i wolę. Bo dżana jest stanem woli. Dżana z jednej strony jest odpuszczeniem woli, ale poprzez wolę. Poprzez wolę odpuszczenia, prawda? Poprzez to, że mam świadomość, że nie chcę nic zrobić i odpuszczam i prowadzę świadomość ku przyjemności. Dlatego dżana jest uwarunkowanym stanem. Dlatego dżana nie jest nirwaną, bo ona jest kolejnym stanem wytworzonym przez umysł. Ale dzięki dżanie... Dlatego jeżeli ktoś nie ma dżany, to w ogóle nikt nie myśli o nirwanie. Na początku naszym celem jest osiągnąć dżanę. Czyli taki stan przebóstwionej świadomości. I dopiero kiedy mamy tą dżanę, to będziesz mieć taką moc umysłu, która dokopie się do samego centrum rzeczywistości i wtedy zrozumiesz wszystko. Oświecisz się. Ale to szczerze mówiąc, no nie chcę jakby tak się bragować, że jestem jakiś niesamowicie mądry czy coś, ale no trochę się tym zajmuję od lat, prawda, i robię ten doktorat i medytuję i tak dalej. I szczerze mówiąc, nie jestem w stanie rozkminić do końca oświecenia, no nie? Tak intelektualnie, bo według mnie to jest niemożliwe. Dopóki nie mamy dżany, to nie jesteśmy w stanie tego do końca zrozumieć. Więc naszym celem jest teraz osiągnięcie dżany. A dżana przede wszystkim się osiąga właśnie z tych dobrych intencji. I z uspokajania umysłu i wyciszania tych upadany, więcej przestrzeni, wolności, miłości. I wtedy dopiero jak jest dżana, to wtedy zaczniesz rozkminieć w pełni anatta. Wtedy zobaczysz, że nie ma w ogóle ja i tak dalej. Tak, ale możemy się do tego zbliżać i to też jest ważne. I to się robi w ten sposób, że widzisz każdą rzecz umysłu, zauważ, że każda rzecz w twoim umyśle jest treścią umysłu. Zarówno twoje akty woli możesz je zauważyć. Możesz zauważyć, że na przykład chcesz się napić herbaty, czyli widzisz swoją wolę. Możesz zauważyć, że chcesz poruszyć ciałem, czy na przykład chcesz się przeciągnąć. Możesz zauważyć swoją wolę. Możesz zauważyć formy zmysłowe, możesz zauważyć uczucia. Możesz zauważyć myśli. Możesz wszystko zauważyć. Możesz zauważyć samą świadomość, że widzisz, że zauważasz. I skoro możesz to zauważyć, to jest coś z zewnątrz, w jakimś sensie, co to obserwuje. I w związku z tym każda rzecz, którą obserwujesz, nie jest do końca tobą, bo możesz ją zauważyć. Czyli tak naprawdę nic, co istnieje, nie jest tobą. Bo ani twoje ciało, skoro możesz je zauważyć, to nie jest do końca tobą. Jest treścią tej świadomości. Myśl jest treścią świadomości. Emocja jest treścią świadomości. Wola jest treścią świadomości. Skoro wszystko jest treścią świadomości, to jest w czymś, prawda? A zauważ, kim jest Alek. Jest ciałem, myślą, emocją, uczuciem, wolą. Czyli jest treścią umysłu. I wtedy zauważasz, że bardziej jesteś tym umysłem, a Alek jest tylko treścią umysłu. I to ci wystarczy, żeby wejść w dżanę. A dopiero po dżanie zrozumiesz, że nawet ta świadomość nie jest tobą. Ale dopóki nie masz dżany, to identyfikujemy się ze świadomością. Czyli można powiedzieć, że dopóki nie zostaniemy buddystami i nie osiągniemy oświecenia, to idziemy trochę tak jak hinduiści. True self, no nie? Że jestem cittą, jestem winnianą.
Bo to jest taki okres przejściowy, bo nie da się zrozumieć, że nie jestem świadomością, dopóki nie osiągnę dżan po prostu. Ale znacznie wyższym poziomem percepcji jest myślenie, że jestem świadomością, niż że jestem swoim ciałem, czy swoimi myślami, czy swoim ego. Bo można powiedzieć, że świadomość jest kosmiczną świadomością, która to jest ta świadomość, która ci tam się zmienia we wszystkich wcieleniach, jest czymś znacznie szerszym. I ona cię nie zamyka w takim małym pokoiku egzystencji jak Alek. Czy w moim przypadku Piotrek, no nie? Bo Piotrek to jest tylko jakaś treść, jakaś mała cząstka mojej świadomości. No nie? Bo na przykład kiedy jestem w medytacji i mam cicho w umyśle i nie czuję ciała, to nie ma Piotrka. Jest po prostu świadomość, błoga świadomość. Tak samo, kiedy mega bym się zapatrzył w to drzewo i zapomniał o całym świecie, to nie ma Piotrka, jest tylko to drzewo. I to drzewo jest moją świadomością. I w ten sposób rozpuszczacie tą taką zatwardziałą wizję, że jesteście tak, jak ludzie o was mówią. Że Maria, Martyna, Iza. No to jest tylko treść waszego umysłu. A jeżeli sobie wklepiecie bardzo głęboko ten sposób myślenia, to jak się możecie bać tak bardzo śmierci? Przecież śmierć jest tylko, co umrze, to ciało. Treść umysłu umrze i będzie inna treść umysłu, bardziej błoga od tego ciała. Zwłaszcza jeżeli w głębszej świadomości medytacji doświadczycie, że umysł jest dużo bardziej błogi od materii. Więc jak można się wtedy bać śmierci, jeżeli wiecie, że... Jak może... Śmierć jest tylko zmianą formy, ale jakby ta świadomość, która się to dzieje, cały czas jest obecna. Więc wtedy to jest po prostu jakby zmiana pomieszczenia po prostu. Tylko takiego głębszego, no nie? I to już jest mega wyzwalające, jeżeli już masz tą świadomość, że nie jesteś tym swoim ego tutaj na ziemi. Dlatego Ajahn Brahm mówi, że to nie Ajahn Brahm napisał książkę. No nie? No bo rozumiesz, tak samo nie Ajahn Brahm wchodzi w dżanę, bo w dżanie nie ma Ajahna Brahma. To jego winniana, jego citta jest w dżanie. Czyli ta citta, która wytwarza Ajahna Brahma, której Ajahn Brahm jest treścią umysłu. Tak samo Ajahn Brahm dla nas jest po prostu kolejną koncepcją w umyśle. Jeżeli widzę Ajahna Brahma twarz, to jest kolejna rupa, jakiś puls wyobraźni, który mam teraz. To jest koncept mentalny. I zauważcie, że jeżeli ja myślę o Ajahnie Brahmie, to on jest częścią mojej egzystencji. A ktoś nie zna Ajahna Brahma, to dla niego Ajahn Brahm nie istnieje w pewnym sensie. W jego umyśle nie ma Ajahna Brahma. Bo nasz umysł perpetuuje, jakby utrzymuje te mentalne obrazy, które tworzą naszą rzeczywistość. I to, kim jesteś, czyli ty jesteś Alek, to jest cały czas projekcja podtrzymywana przez twój umysł. Ale zauważ, że jeżeli byś wyciszył umysł i zamknął oczy i nie widział swojego ciała, nie czuł swojego ciała, nie myślał o Alku, to Alka nie ma wtedy. Jest tylko czysty umysł. I jedyne, co cię łączy z tym, że zawsze wracasz do tego Alka, to jest taka srebrna nić, tak się mówi, która łączy twój umysł z ciałem fizycznym w momencie narodzin. I dlatego Arhat, kiedy jest oświecony, żyje dalej w ciele ludzkim, tylko dlatego, że jest to połączenie. I kiedy Arhat umiera, dlaczego osiąga parinirwanę? Bo on już dawno nie istnieje jako człowiek. Tylko po prostu ta ostatnia nić, która jest połączeniem na poziomie fizycznym, przemija i dlatego on jest w pełni wolny. Gdyby nie było tego połączenia z ciałem, to każdy, kto się oświecił, już by go nie było w tym ciele. Umierałby momentalnie. Ale właśnie jest coś takiego, że zawsze jest to połączenie z ciałem. Dlatego Ajahn Brahm mówił, nieważne jak odlecisz, zawsze wrócisz. Bo nie da się tego oszukać. Musisz umrzeć, żeby ta nić puściła. Ale tylko ta nić jest jakby takim przywiązaniem do pewnego punktu widzenia. Ale nie musisz się z nim identyfikować. Bo to jest dużo bliższe prawdy, że jesteś bardziej tą świadomością, która wędruje. I to już wystarczy, to rozumienie, że przestajesz się tak jakby być tymi treściami umysłu, tylko widzisz te treści umysłu jako coś zewnętrznego. I to naprawdę zmienia bardzo dużo. Wtedy masz świadomość, że to nie jest realne i że to jest tylko gra jakby teatralna. Wtedy już nie przejmujesz się tak filmem jak prawdziwym życiem, no nie? A dla buddystów całe życie jest jak film. Które potem się wyłącza i do widzenia. I po prostu dlatego my nie mamy takiej obsesji na punkcie swojego życia. Nie musimy mieć wszystkiego tak, jak chcemy, bo wiemy, że to jest tylko film, który nam tańczymy z tym filmem. To jest interaktywny film.
wyświetlony na ekranie świadomości. Ale jak dajesz sobie sprawę, że możesz wyłączyć ten film i nagle jesteś 100 razy bardziej szczęśliwy, to tak bardzo się nie przejmujesz już, jaki ten film będzie. Bo i tak na koniec i tak wyłączysz i będziesz wolny od tego filmu. Bardzo proszę. Przekmijcie to sobie.